od razu się znalazłam, kliknęłam w link i znalazłam się na rozmowie, rozumiecie? Ciekawe, jak to się robi. No właśnie, nie wiem jak to Marek. Może to coś, on to wysłał, jakoś zaproś do rozmowy, czy coś w tym stylu po prostu. Mhm. Będę się musiała go zapytać jutro, jak on to zrobił. No, no i, no i co? I obiecałam im, że nie będę nic krytykować, nie? A, w sensie? Ich, czy co? Nie, no obiecałam, że nie będę nic tam krytykować tej rozmowy po prostu. Aha. Bo dużo osób mówiło, że ja z nimi rozmawiam, a potem się wyłączam, wracam do nas i wtedy zaczynam ich wyśmiewać, że to było źle, to. No i obiecałam, że tak nie zrobię już. No ale niektórzy słyszeli, no nie, jak to tam było. No restream był, no ja nie wszystko, ale część rozmowy słyszałem. A co oni mówili o tym ananasiku? Strasznie krytykowali tego użytkownika. Dlaczego? To jest ogólnie nieprawda, to jest zmyślone tam, ten ananasek czy coś takiego. Ja z nią gadam tutaj na czacie często i to jest niemożliwe, żeby ona takie rzeczy robiła, według mnie. Że mówią, że tam się źle wypowiadała o Marku, że do kogoś dzwoni, grozi śmiercią, jakieś tam inne rzeczy, ale w ogóle to, co ktoś sobie robi, do kogo dzwoni w jego wolnym czasie, to jest jego sprawa, to przecież my w to nie wnikamy, prawda? No tak, no. Ale nas interesuje tylko to, co się dzieje na serwerze, nie? A jak sobie ktoś po wyłączeniu się z kimś bije, no to jest jego sprawa, nie? Przecież my nie wnikamy w to, co ludzie robią w swoim prywatnym życiu, nie? Ale ten ananasik coś mówił źle o Marku. Ja się nie spotkałam z tym. Ja tego nie widziałem. No, no właśnie. Ale raczej tam jakieś takie fajne wypowiedzi czy nie wiem, czy to jest dziewczyna, pisała, to chyba w porządku, nie? Zresztą raczej podejrzewam, że jak się kogoś krytykuje, to właśnie za to, że jest raczej jakimś fanem, nie? Dokładnie. No, tak połączyłam się na chwilę, ale to niestety taka manipulacja to działa, bo na początku Marek był taki miły, a potem tam zaczęli ludzie mówić, że ja go źle traktuję, że źle się o nim wypowiadam. I on już potem to zaczął brać do siebie w końcu. A przecież na live'ie o nim mówiłam właściwie wszystko pozytywnie, prawda? I tutaj na serwerze też, nie? I tam było tylko parę tych kłótni gdzieś tam w internecie, no i teraz i cały czas to ludzie wyciągają. A tyle nagrań pokazałam z tych naszych wyjazdów, jak jestem dla niego miła, dobrze się do niego odnoszę. I wszyscy mu mówią, że ja go źle traktuję, no i on w końcu powiedział, że tak, rzeczywiście ja go źle traktuję. No i mi się tak zrobiło smutno po prostu. Bo chodzi o to, że już nie wiem, co by człowiek nie zrobił, jakby się nie starał, to i tak będą wmawiać Markowi, że ja go źle traktuję, wykorzystuję, krzywdzę. Już nie mam siły tego słuchać. Jesteście? Marek ci mówi, że go źle traktujesz? Nie, tam mówili z tego jego serwera cały czas. Jemu tak mówią też. Elu, a czy zapytałaś Marka, co on na to? Jak on myśli? Bo może tylko jego... Znaczy Kocborowo może tylko tak mówi, a to wcale nie jest prawda. Może Marek myśli inaczej? Nie, właśnie zauważyłam, że tak mówią i on to w końcu bierze do siebie i też tak uważa. No i tak wtedy mi jest przykro. Ale nie czujesz, że traktujesz go źle? Nie, no skąd?
Po prostu ja mam trudny charakter. Zdarzyło się tam więcej niż parę razy, że byłam zła na niego, ale ogólnie się staram być dla niego miła przecież. Ja jestem w sumie z natury jestem dosyć taką osobą konfliktową, złośliwą i dokuczam, kłócę się. Tylko ja tak udaję na live'ach i w internecie, że jestem fajna. A prawda jest, że ja jestem okropna, ale oczywiście ukrywam to przed światem, no nie? Ale jak ktoś mnie dobrze zna, to wie, że ja jestem okropna, nie da się ze mną wytrzymać. A co takiego robisz, że jesteś okropna? Nie, no to już nie będę już opowiadać, bo nie będę przeciwko sobie występować, nie, ale wiecie, tak, o co chodzi, tak, no. Myślisz o sobie, że jesteś okropna, tak? Nie, no, awanturuję się, wydzieram, rzucam talerzami po ścianach, kurwuję, szmatuję. Kiedyś się alkohol. Kiedy się zdenerwujesz, rzucasz talerzami po ścianach? Czapkam drzwiami. Po prostu jest, mówię takie różne rzeczy, których wcale nie myślę. Wydzieram się. Obrażam ludzi. Robię ludziom różne wyrzuty. Jednostronnie nie patrzę na fakty. No nie, tylko kogoś wrabiam. Po prostu robię komuś pranie mózgu. Wmawiam mu, że jest okropny, a sama jestem okropna, no nie? I takie różne tam rzeczy, co wam będę opowiadać. W ogóle lubię kopać, jak się wkurzę, to kopię w drzwi, w ściany. Różne rzeczy rozwalam. Bardzo lubię kopać różne rzeczy. Jestem chyba jakimś koniem. Chyba w poprzednim wcieleniu byłam koniem, bo strasznie lubię, jak się wkurwię, to lubię kopać w drzwi na przykład. Nie wiem, po prostu skąd się dobierz. Co? To stąd to szkło. Nie, no to dziecku nie kopię w drzwi, ale ogólnie no to prawda zdarza mi się. Nie, akurat żeby rozbiła Marysia. Ale tak, tam to mogła być już popękana ta szyba, bo czaskałyśmy tymi drzwiami wcześniej i tak dalej. No ale to już akurat nie wolę na ten temat się nie wypowiadać. Ale na przykład u moich rodziców były różne tam drzwi były pokopane, bo im poniszczyłam, bo się wkurzałam i kopałam w drzwi, jak byłam wkurzona. I matka powiedziała, że ona tego nie wymieni, że będą takie drzwi i jakby ktokolwiek przyjdzie, to powiedzą, że to ja zrobiłam, nie? No i tam do dzisiejszego dnia jeszcze gdzieś tam są jakieś drzwi ze śladami moich butów. To prawie coś nostalgicznego. Ja jeszcze miałam coś takiego, że kiedyś jak byłam tam nastolatką, to mi rodzice kupili meble. Matka mi kupiła takie meble do pokoju w Kalwarii Zebrzydowskiej. I to nie były po prostu takie meble młodzieżowe, tylko jakieś takie, to były jeszcze wtedy te czasy były komuny, no nie, lata tam 80. właściwie. Nie wiem, 1984. I nie było wyboru żadnego mebli. Kupiłam takie meble, w ogóle one mi się nie podobały. To ja po prostu raz na tydzień wszystko wywalałam z tego segmentu do przedpokoju i kopałam i rozwalałam ten segment, no nie? I tam, nie wiem, rok, dwa czy cztery to trwało, że w końcu połamałam te wszystkie meble, bo nie chciałam tego segmentu mieć, nie? I zabrali to, wyrzucili. I za karę w ogóle nie miałam żadnych mebli w pokoju przez jakiś czas. O, wow. A jak trzymałaś ubrania? A te meble to były strasznie drogie, nie? To były takie meble, że one kosztowały, nie wiem, tam
cały rok matka odkładała na to, no nie? To nie, że jedna pensja, tylko 10 pensji, nie? To takie były przeliczniki, no. I ja po prostu nie chciałam w ogóle mieć tych mebli. I strasznie urządzałam rozruby i w końcu poniszczyłam te meble. No i tam były straszne zadymy przez te meble po prostu w domu. Jakieś piekło urządzałam. Nie chciałam po prostu tych mebli mieć. I jeszcze było też coś takiego, że były takie czasy, że prawda, no ciężko było odzież też kupować tam w latach 80., wczesnych 90., nie było dużego wyboru i też mi po prostu rodzice, matka mi kupowała jakieś takie, nie podobały mi się te ubrania. To ja brałam nożyczki i obcinałam wszystko, przerabiałam, bo chciałam mieć krótkie, obcisłe. I ona to potem brała i mi tam cerowała, zszywała, a ja na drugi dzień znowu obcinałam i to i zawsze było piekło w domu o te ubrania, nie? Nic dziwnego. No, ale no to nieważne. Mieliśmy mówić o tym serwerze, no i w każdym razie zrobiło mi się przykro, bo tam parę osób zaczęło mówić, że powinnam Marka przeprosić za swoje zachowanie, jak ja go traktuję, a on przecież mnie nigdy za nic nie przepraszał, prawda? A czy ty czujesz, że powinnaś go przeprosić? No ale za to, za co go powinnam przeprosić, to go już przepraszałam. A właśnie nie wiem, co ludzie mają z tym przepraszaniem. Tak samo ten Mateusz Spysiński. Sam cały czas mi szkodzi, dokucza, nagrywa takie obraźliwe filmy, a potem przed tysiącem ludzi na live'ie przeproś mnie. To jest jakaś psychopatia z tym przepraszaniem. Ja nie mam problemu, żeby kogoś przeprosić, ale kurde, raczej się tak nie spotkałam z tym, żeby mnie ludzie na co dzień przepraszali za cokolwiek, a przecież cały czas jestem krzywdzona, nie? A chciałabyś, żeby cię przepraszali? Właśnie nie mam takiej potrzeby. Oczywiście jak ktoś mnie przeprasza, to jest miło, no nie? Czy tam o coś prosi, czy jest miły, to jest fajnie, ale ogólnie ja nigdy nikogo nie przymuszałam, żeby mnie przepraszał. Właśnie moim zdaniem świadczy o jakichś kompleksach, jak ktoś się domaga przeprosin. Jak ktoś ma jakieś poczucie własnej wartości, to ma to w dupie, czy go ktoś przeprosi, czy nie. No to zależy chyba od tego, za co się przepraszam. No właśnie, bo jakby przeprosiny przeprosiną nierówne w sumie. Znaczy, jeśli ktoś ma szacunek sam, no to wymaga też tego szacunku od innych po prostu i wtedy wymaga przeprosin. No ale ja właśnie uważam, że wymaganie od kogoś przeprosin to jest właśnie brak szacunku wobec innych. Bo to ktoś, kto zawinił, powinien przeprosić, a skoro tego nie robi, no to też świadczy o nim, prawda? A domaganie się przeprosin jest takie infantylne i moim zdaniem nie na miejscu. W sensie powiedziałaś, że ktoś powinien przeprosić, jak zrobi coś złego, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. O, oczywiście, ale no z tym się trzeba mocno zgodzić. Tylko no, jeszcze, ale trzeba, jeszcze fajnie by było, gdyby ta uczuła osoba zrozumiała, że przeanalizowała sobie wszystko i zrozumiała, że na przykład dobrze. No i należy tej drugiej osobie przeprosić. No ale ja na przykład Marek różne rzeczy robił, ja mu się nigdy nie kazałam za nic przepraszać, więc ani byłemu mężowi, ani nikomu, no nie? Tylko jak dziecko na przykład, jak moja córka coś tam robi złego, to ja jej mówię, żebym tam po chwili coś tam robimy razem i mówię, żebym mnie przeprosiła za to, że tak zrobiła. Bo ona na przykład coś tam odezwie się do mnie niegrzecznie, czy tam coś zrobi, no nie, a za chwilę mówi, mamo, daj mi pieniądze tam na coś, albo zrób tam coś, albo coś tam ode mnie chce, no nie? I ja mówię wtedy, dobrze, zrobię to, ale najpierw mnie przeproś za to, że do mnie brzydko powiedziałaś przed chwilą.
a w stosunku co do Marka, tudzież byłego męża, nie było podobnej zasady. W sensie zrobili coś złego, za co mogliby cię potencjalnie przeprosić, tak załóżmy sobie. No ale jak nie wymagałaś tego, jakby tego samego, co od Marysi? Nie, no od dorosłego moim zdaniem egzekwowanie przeprosin jest nie na miejscu, bo to dorosły sam powinien o tym wiedzieć, że powinien przeprosić, a skoro tego nie robi, no to już trudno, my na to nie mamy wpływu, no nie? No ale wiesz, można egzekwować szacunek do swojej własnej osoby przez to, że wytłumaczysz komuś, że hej, zrobiłeś coś złego w moim kierunku, więc hej, wypadałoby mnie przeprosić. Jeśli nie czuję skruchy, no to już jego sprawa. No ale słuchaj, ale po co mi są te przeprosiny właściwie potrzebne? Dla jakiegoś mojego... Dla jakiejś mojej pychy, dumy. Ja nie mówię konkretnie o tobie, ja mówię o ogólnej takiej sytuacji po prostu społecznej, tak? Interakcji. I to nie jest potrzebne. Ja tylko i wyłącznie w relacjach z córką próbuję jej uświadomić, że w ten sposób ją uczę, że jak tam komuś zrobi krzywdę, to żeby go przeprosiła, no nie? Ale nie będę dorosłego faceta, czy tam kobiety, czy tam kogokolwiek tresować, że on ma mnie przepraszać, bo to jest takie moim zdaniem chamstwo. No, w pewien sposób tak, ale koleżanka tutaj podkreśliła taką rzecz, że faktycznie w przeprosinach chyba głównie o to chodzi w sumie, że jeżeli ktoś nam coś złego zrobił, to fajnie by było, gdyby wiedział, że coś takiego zrobił i bardzo fajnie by było, gdyby nie chciał już czegoś takiego robić. I przeprosiny w tym rozumieniu są pewną formą takiego, rozumiem, że zrobiłem źle i postaram się tego nie robić w przyszłości. No ale są inne techniki, żeby dać ludziom do zrozumienia, że oni zrobili źle, niekoniecznie egzekwowanie przeprosin, no nie? Na przykład jaka? Też się chętnie dowiem. No na przykład... No wyobraźcie sobie, że idziecie z jakimś chłopakiem do restauracji i on tam robi rozróbę kelnerowi, że coś tam źle podał i w ogóle cały czas się awanturuje w tej restauracji, robi ci wstyd. Ludzie się patrzą, rozpoznają cię, bo jesteś youtuberką i jeszcze ci jest podwójnie wstyd, że z jakimś chamem przyszłaś do restauracji, no nie? No ale on w tym nie widzi żadnego problemu, potem wracasz do domu i potem tydzień później on cię gdzieś zaprasza, no nie? I ja mu mówię, nie żądam przeprosin, że mnie tak postawił w takiej sytuacji, robił gdzieś awanturę bezpodstawnie, tylko mówię mu, słuchaj, ja nie pójdę już z tobą nigdzie, bo było mi wstyd. Ludzie mnie znają, ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby chodzić po jakichś restauracjach i ty tam urządzasz awantury, także możemy iść do lasu, ale do miejsca publicznego nie pójdę. A to ciekawe, a dlaczego po tygodniu... Ktoś inny mógłby powiedzieć, przeproś mnie, że się zachowałeś tak po chamsku, to pójdę znowu z tobą i możemy sobie siedzieć. A ja po prostu... Znaczy to... jest taka kwestia, żeby po prostu ta osoba zrozumiała swój błąd, żeby na bieżąco jakby, przynajmniej moim zdaniem, wyjaśnić sobie, co było nie tak. Mi się wydaje, że można po prostu wyciągnąć konsekwencje z tej sytuacji, a nie domagać się przeprosin, no nie? Czyli na przykład jak Spysiński twierdził, że ja go powinnam przeprosić, bo go obraziłam publicznie gdzieś na jakiejś wypowiedzi. No zamiast tego to mógł wyciągnąć konsekwencje z tej sytuacji, na przykład skoro uważał, że naruszyłam prawo, czy tam jakieś normy, to mógł po prostu mnie gdzieś zgłosić, że to zrobiłam i koniec, a nie domagać się dla zaspokojenia własnego widzimisię i podbudowania własnego ego, domagania się przeprosin, bo to jest takie moim zdaniem poniżanie ludzi.
Czyli jakby nie chodzi o, o sam fakt przeproszenia jest właśnie czymś takim nieistotnym, bardziej jakaś kara za to powstaje, że ktoś coś zrobił złego, tak? Ja nie potrzebuję po prostu niczyich przeprosin do niczego. Mi to nie jest potrzebne, ani tego nie zjem, ani nie ma to wartości finansowej, nic za to nie kupię. I nie są mi potrzebne niczyje przeprosiny do niczego. Nie rozumiem, dlaczego ludzie takie przywiązują do tego znaczenie, nie? A poza tym, nie mówię o tym, tylko o tym, że tam właśnie na tym serwerze przy Stanyko Zborową cały czas mówią, że ja powinnam Marka przeprosić za to, za to, za to, za to, za to. I to jest dla mnie takie trochę żenujące, bo tak naprawdę jeżeli ktoś powinien być za coś przeproszony, to ja, prawda? Bo przecież ja nie pozwalam go obrażać na naszym serwerze, ani krzywdzić i tak dalej. A rozlicza się mnie z jakichś tam słów powiedzianych w gniewie, no nie? A przecież z premedytacją cały czas się mnie obraża, tak jak ten Mateusz Spysiński chociażby na tych filmach, i potem tacy ludzie jeszcze się każą przepraszać. No to jest właściwie... Hipokryzja to jest zły wyraz, nie wiem jakby to nazwać. Ale wróćmy jeszcze na moment do Kocburowa. Jakaś arogancja, czy po prostu bezczelność. No nie wiem, to tak jakby przyszedł złodziej, splądrowałby ci mieszkanie, dał ci jeszcze wpysk na koniec, nie? Zabrałby ci wszystkie twoje rzeczy. Ale na przykład w czasie tej kradzieży ty byś nadepnęła mu na nogę. I on przychodzi na drugi dzień i każe się przeprosić, bo okazuje się, że w czasie tego nadopnięcia zgnieciono mu palec, nie? I przychodzi i każe się przeprosić za to. A to, że cię okradł, że ci wszystko zabrał, no to w ogóle jakby bez znaczenia, nie? Ale to nieważne, słuchajcie, dzisiaj Wielki Piątek, nie chciałam się tutaj wcale żalić ani nic, tylko tak pomyślałam sobie, że skoro weszłam na ten kanał głosowy tam do Kozborowa, to wypadałoby na własny serwer też przyjść i się przywitać z moimi kochanymi widzami, ale zdaje się, że te osoby, co mnie pytają, to należą chyba do osób, które niekoniecznie mnie lubią. Ależ, droga Elu, jak najbardziej. Ja chciałam sobie porozmawiać z moimi dziangusiami. Dzień dobry i wesołych świąt. No to jesteśmy. Cześć, Malsil. Hejka. No bo oni właśnie mówili, że jesteście okropni, niedobrzy i w ogóle same złe rzeczy, a ja mówiłam, że właśnie na tym serwerze uważam te wszystkie osoby, które są, że są moimi przyjaciółmi i że mnie wspierają, że mi fajne rzeczy radzą i że właśnie bardzo fajna jest ta społeczność. No to znaczy, to wtedy mówili, że mi radzą, nakłaniają mnie do różnych rzeczy, wtrącają się w moje życie, a przecież nie jest tak, prawda? Tylko pytam się o takie mało istotne rzeczy i mi zawsze coś radzicie, na przykład czy lepiej zrobić zakupy dzisiaj na święta, czy jutro? I wszyscy radzili, żeby dzisiaj zrobić, ale nie poszłam na zakupy, bo mi się nie chciało i muszę jutro iść. Nie posłuchałam rady, teraz żałuję. Ja też robię jutro zakupy. Dopiero wróciłem z pracy i dobrze, że są chociaż parę sklepów jest otwartych, nie? Masakra, dzisiaj sklepu nie było praktycznie już jajek. Tak? No tak, wspomnę. Dwa dni temu. Ale jaja. Ale może być jeszcze jakaś dostawa towaru jutro, czy nie? Myślę, że nie. Jak pracowałem w Lidlu, to przed takimi świętami raczej dzień wcześniej była większa dostawa, ale na same święta nie bardzo. To może jeszcze coś na magazynie, na sklepie mają, nie? No bo to jednak przed świętami to są przygotowani, że na jajka czy majonez są takimi produktami, które schodzą na bieżąco. Tak, ale jeśli nie wystawiliby na bieżąco,
to gwarantuję ci, że nie zaryzykowaliby, że im się zepsuje. Wystawiliby na bieżąco. I to nie jest mój serwer, ale gdybym mógł prosić w imieniu tutejszej społeczności, żeby powstrzymać się od takich dźwięków, bo jednak prowadzimy tu pewną rozmowę na pewnym poziomie i to chyba przeszkadza trochę. Ale to nic ci nie dadzą takie prośby. Jak ktoś już tak robi, to wiesz, on to robi celowo. Tak, no ale wiesz, warto pokazać poziom i jednak ładnie poprosić, no bo co da przekrzykiwanie się z taką osobą, nie? Trzeba po prostu wyczaić, kto to robi i zbanować. Ela, a co dzisiaj robiłaś? Nic. Cały dzień odpoczywałam po live. Kompletnie nic nie zrobiłam. Marek jeszcze nie śpi, światło się pali. Że ja w ogóle live'a przegapiłam, ja jakoś nie dotarło do mnie wieści, że jest, że był. To te live'y są takie męczące bardzo dla ciebie. No właśnie nie wiem. Tak, to jest wysiłek taki psychiczny dla mnie. Ale czasami się budzę po live'ie tak fajnie, się czuję jak gwiazda, a czasami jak śmieć. A jak było dzisiaj? Jak się czułaś rano? No właśnie się czułam do dupy, no. A mam takie pytanko, które ze swoich live'ów wspominasz najlepiej? Albo które momenty? I po prostu na początku, jak robiłam te live'y, to tak się ekscytowałam bardzo nimi. I takie te w plenerze, takie różne tam na skałkach, gdzieś w nocy, jak ta małpa mnie goniła, jakiś człowiek w masce małpy. A potem to już się taka zrobiła trochę rutyna, a potem jak się pojawiły te donaty, ludzie mnie zaczęli wzywać mi tą policję i pogotowie, zamawiać te produkty. Jak mnie zaczęto nękać tymi kontrolami, ta opieka społeczna, sąd rodzinny w szkole, dziecka przesłuchiwać, zarzuty, że narażam dziecko, że live'uję, jak zaczęli mi wszyscy skakać do gardła, łącznie z moją rodziną, matką, bratem, byłym mężem, wszystkich po prostu nastawili przeciwko mnie. Teraz to po prostu już na drugi dzień po live'ie to mi się właściwie chce cały dzień wymiotować. I w ogóle nie chce mi się żyć. Na początku się bardzo cieszyłam, ale tak mi zrobili mi takie piekło z wycia za to, że robię te live'y. Ela, czy ja dobrze zrozumiałem, że ty spotkałaś człowieka małpę? Tak. Powiedział taki chłopak, jak robiłam live'y na skałkach. I wkładał maskę małpy i straszył mnie tam, jak się ściemniało. No. Po pierwsze, bardzo nieładnie z jego strony. I robił to, wiesz, gdzieś tam w ciemnościach. To dosłownie jak człowiek małpa. Nie wiem, czy się orientujesz, ale to jest taki dosyć popularny mem internetowy. I jest cała historyjka o tym. Bardzo prymitywna, robiona zdaje się w Paincie, chociaż nie chcę mówić, bo się nie znam. Ale w swoich czasach, jak byłem jeszcze w gimnazjum, to było bardzo popularne. No, ale on... Powiedz mi, czy te live'y ci jeszcze sprawiają przyjemność? Bo miałam wrażenie, że ten wczorajszy to był trochę na siłę robiony. Tak, właśnie ten wczorajszy jakoś zrobiłam na siłę. Nie, właśnie po prostu mi już nie sprawiają przyjemności te live'y. Ale wiesz, wiosna już za pasem, więc może troszeczkę się ociepli klimat i wyjdziesz znowu na dwór. Chodzi o to, że już mnie w ogóle to nie bawi, ani robienie tych filmów, ani tych live'ów, ani w ogóle nic już mnie nie bawi. Ela, ale dlaczego w ogóle założyłaś, że będziesz otrzymywać pozytywne komenty? Co będę otrzymywać? Dlaczego założyłaś, że będziesz otrzymywać pozytywne donaty? Nie założyłam, no ale nie zdawałam sobie sprawy, że to wszystko będzie tak wyglądało, no nie? Pani Elu, a ja mam pytanie, czy człowiek małpa miał kontakt z bazą?
Ale w jakim sensie z bazą? To jest nawiązanie do tamtego żartu. To taka inside joke, jak się to mówi. Z tego co rozumiem przynajmniej. To znaczy wczoraj na początku jakoś tak się źle czułam, ale potem się rozkręciłam już pod koniec. Z drugiej strony ja mówiłam o tym na tym przystanku Kozborowa, na tym serwerze, że to jest pewne uzależnienie psychiczne od tego live'owania i robienia tych filmów na kanał. I jak na przykład nie zrobię takiego live'a w tygodniu, to potem czuję się taka po prostu pusta. Niespełniona, niezrealizowana. Elu, a nie myślałaś jeszcze, wracając do sprawy donate'ów, to nie myślałaś wyłączyć czytanie ich i zostawić tylko i wyłącznie tekst, tak aby nie przeszkadzało to w twoich wypowiedziach, bo czasami po prostu musisz przerwać to, co przerwać wątek i czasami się zdarza tak, że można o nim zapomnieć. Tak, ale z drugiej strony właśnie ludzie za to płacą, że chcą, żeby to było odczytane, no nie? Tak, gdyby nie było tego, to zdecydowanie, jakkolwiek zgadzam się, że to czasem przeszkadza w wypowiedzi, to zdecydowanie tych donate'ów było mniej. Ewentualnie jak są różne live'y innych i większych youtuberów, to na przykład oni mają lekko je przyciszone, tak? Jeśli jest jakiś taki donate, który niezbyt im pasuje, bo na przykład jest negatywny, to po prostu go ignorują. Został odczytany, bo został, ale był cicho odczytany. I można było kontynuować wypowiedź. Ale wiesz, z drugiej strony mi się wydaje, bo wczoraj ja te donate wyciszałam, a wiesz, a dużo ludzi właśnie chce posłuchać tych wyzwisk i zobaczyć, jak ja na to reaguję, bo ja oczywiście się tym przejmuję, no nie? I to ludzi wtedy jakoś bardziej interesuje, niż jak coś opowiadam. Więc dla nich to też jest jakiś spektakl. A pani na serio dostała stipend donation, czy tam innej firmy, dane tych złośliwych donatorów? To znaczy ja nie dostałam danych, tylko mam po prostu wykaz na stronie internetowej wszystkich tych nadawców i to policja może od nich uzyskać. Bo oni mają to zarejestrowane, skąd dostają te przelewy, jakim trybem i tak dalej, więc policja może to ustalić. Ja nie, oni mi nie podawali. Jeśli idzie przelew z konta bankowego, no to po prostu widać imię, nazwisko i numer konta, tak? Tak jak przy zwykłym przelewie, nawet na telefon. No, no, ja tylko wiem, że jest donate tego i tego dnia, o tej godzinie, o takiej treści i taki login, no nie? I mogę tam po prostu wtedy zgłosić to policji. Oni mogą zgłosić do PayPal, People Life czy tam inny firm, żeby wtedy ujawnili dane tych płatników. Ale ty myślisz, ale że te donaty są zwracane? Rzeczywiście ktoś może wycofać te donaty? Tylko w PayPalu można. Tylko przelewy z PayPal można wycofywać, jeżeli rzeczywiście mają uzasadnienie, że na przykład nie został odczytany, bo oni składają taki wniosek o wycofanie, a potem muszę na to zareagować. Mam 30 dni na. Mam 2 tygodnie na odpowiedź. A nie myślałam, że żeby wracają, tak? Żeby wyłączyć opcję PayPala? Żeby co? Żeby wyłączyć opcję donate'ów z PayPala, czyli zostawić sam przelew. Czy SMS chyba tam jeszcze jest? Nie, no to. Niech sobie zamawiają, no, z drugiej strony to. I niech wycofują, jak ich to bawi, nie? Ela, ja mam takie pytanie w kwestii technicznej, o kolory mi chodzi. Bo często są problemy z ustawieniem kolorów u ciebie. Albo są przejaskrawione, albo są prześwietlone. Ja mam taką propozycję, może byś spróbowała wrócić do ustawień fabrycznych w tej kamerze. Myślę, że to ten. To znaczy, tak, ale chodzi o to, no to ja tam mam ustawienia domyślne sobie daję
I to jest moim punktem odniesienia. No, ja sprawdzam, jak to się wyświetla na laptopie i w telefonie jeszcze oglądam z drugiego nośnika, no nie? Ale generalnie jest też taka kwestia, że ta kamerka nie jest takiej najlepszej jakości, sorry, na sorry, ale na przykład najlepszą jakością była ta kamerka, jak miałaś live'a z Markiem z Nadmorza i wtedy bardzo fajnie wszystko. No tak, tak, dokładnie. Ale to była ta sama kamera, tylko wtedy mogłam ustawić światło na wprost przed sobą, a tutaj... Nie, jak to nie była ta kamera. Tą kamerę kupiłaś do laptopa, a nam chodzi o live z telefonu. Ale tu mówi dziewczyna, że nad morzem była fajna jakość, to wtedy robiłam też no używałam. Nie, Znaczy wtedy doświetlałaś się lampą? Ale to było z laptopa Marka, tak? Tak, ale moja kamera była dopięta. To jest kamera zewnętrzna. Kurczę, ale to fajnie. Doświetlałaś się wtedy lampą? Tak, chodzi o to, że jak może widzieliście, jak robiłam zdjęcia selfie i wrzucałam na przedpokój wczoraj w czasie live'a, że ja jak live'uję, to ja po tej stronie drugiej, po jednej stronie mam w pokoju wersalkę, a po drugiej stronie mam szafę. I nie mogę dać lampy na wprost, tylko ja się podoświetlam z boku i dlatego jest gorsza. A próbowałaś bez lampy? Bo ta lampa ma bardzo ostre światło i być może dlatego taki kontrast jest, bo też kamera tego nie ogarnia po prostu. Po prostu powinnam się oświetlić światłem przed twarzą, a nie z boku. Ale ja tam mam szafę i nie mam jak tego światła dać, bo musiałabym się cofnąć w głąb pokoju. Miałabym trochę za małe odejście, nie mogłabym pokazać całej sylwetki. A czy wiesz, Melu, jeszcze fajną alternatywą są takie lampy do kupienia na... dla TikTokerów i dla ludzi, którzy robią selfie, które są po prostu stawiane na stolik. I no, wtedy byś mogła się fajnie doświetlić i to jest koszt 30 zł. Takie obręcze, bardzo dobre. Wiem, no moja córka tak, coś takiego ma, ale to jest słabe oświetlenie. Ale ta lampa jest za mocna, która jest za laptopem. Ja myślę, że kwestia oświetlenia i kamery to jest drugorzędna rzecz. Tam prawdopodobnie coś ustawiłaś w komputerze, coś poprzestawiałaś w gammie. Coś z gammą jest nie tak. Ale dla mnie to jest kwestia światła. Jest. No nie, no słuchaj, kolory są przejaskrawione. No czasami to totalnie po prostu no jakieś oczy mi wypala. No tak, tak, bo tam jest ta gama i po prostu przesuwasz, no... Nie, muszę jakąś inną chyba kamerę. No muszę to poprawić, no tam na pewno... Dlatego daję czasami czarno-biały, żeby nie było z tą kolorystyką problemów przynajmniej, nie? Czarno-biały wygląda głęboko. Ale też sprawia takie smutne wrażenie. No prawda. Przynajmniej nie mam czerwonej gęby, nie? To prawda. Ela, co sądzisz o moim głosie? I ile byś mi dała po nim lat? To nie wiem, powiedz coś jeszcze. Generalnie jestem twoim widzem od dłuższego czasu i zdaje mi się, że jestem dosyć wyważoną osobą. Uważam, że jest parę rzeczy, w których racji nie masz. Uważam, że jest parę rzeczy, w których rację masz. Uważam też, że bardzo dużo osób, które robiły ci, nazwijmy to psikusy, w postaci zamawiania różnych rzeczy bez opłacenia, było wysoce nieadekwatne i powinno się takie rzeczy zgłaszać. Bo no to jest naprawdę wywoływanie stresu zupełnie niepotrzebnego u kogoś. Zresztą u kogokolwiek, nawet nie chodzi tylko o ciebie. Słuchaj, myślę, że masz taki poważny głos, ale tak naprawdę jesteś młodą osobą, może masz ze 30 lat, ale głos masz taki z starszej osoby niż 30 lat. Slender, rozgryzłaś mnie. Nie no, tak serio to 20-25.
Z tym, że ja się kierowałam też oceniałam to, jak mówisz. Bardzo jak dziękuję. Mówisz, to mówisz. No, ale głos masz taki poważny, ale wiesz, być może on ci się już nie będzie też zmieniał z drugiej strony, nie? Że na przykład za 20 lat będziesz miał taki sam, nie? Zawsze w każdym z nas zostaje taka nutka dziecka, przynajmniej w mężczyznach tak się mówi, że mężczyzna nie dorasta, tylko zmienia zabawki. Ale możesz spokojnie gdzieś udawać, słuchaj, dzwonić i mówić, że dzwonisz z jakiegoś urzędu skarbowego. Cytat w tym głosie. Nie no, tak bym nie mógł robić. Jaka fajna zabawa. Tak bym nie mógł robić, bo albo to nie miłe. Albo komisariatu policji dzwonisz i że tam wezwanie na policję, to każdy się kurwa przestraszy i przyjdzie. Tak się nie robi, ale wiesz, słyszałem, że ponoć mógłbym catfishować. Mógłbyś też na przykład, że tam jakiś komornik, kurwa kurator, wiesz, dobry byłbyś, taki wiesz, taki jest poważny głos, nie tam. Dzień dobry, dzwonię. Dzwonię z biura komornika, ulica Komandosów 6/7. Mam pytanie, kiedy pani wpłaci zaległe 20 tysięcy złotych na nasze konto? Komornicy troszkę inaczej działają, ale no, tak się nie robi generalnie nikomu, bo to powoduje, tak jak mówiłem, niepotrzebny stres i no, nie warto. Ale słyszałem na tym serwerze zresztą, że byłbym dobry w catfishowaniu. Myślisz, że byłbym dobry w catfishowaniu? Ale co to jest to catfishowanie? Sala mi wyjaśni. Sadam, wyjaśnisz? Ja jestem zbyt stary, żeby wiedzieć, co to jest catfishowanie. Cholera. No dobra, to ja mogę. Szukanie to jest takie zjawisko, kiedy poznaje się kogoś w internecie, ta osoba przedstawia się jako powiedzmy, nie wiem, bardzo ładna, młoda dziewczyna, też pokazuje cudze zdjęcia, tak naprawdę jest niezbyt atrakcyjna i przy spotkaniu to wszystko się pokazuje, wychodzi na jaw, że to nie jest taka osoba, jaka się... Czyli podawanie się za kogoś innego niż się jest. Tak, ale w moim wypadku nie byłoby to związane ze zdjęciami, bo zresztą na tym serwerze są moje zdjęcia. Ale wiesz, co mógłbyś robić, bo jest jakiś taki youtuber, który, to znaczy, nie wiem, czy tam był kiedyś, ale ja nie pamiętam, kto to był, że on właśnie dzwonił do różnych ludzi i wkręcał ich tam w różne rzeczy. Udawał, nagrywał i ludzie się wszyscy nabierali. Nitro to robił. Zresztą parę osób to robiło, ale Nitro był jedną z takich popularniejszych osób. Z tym, że tak jak mówiłem, o ile zadzwonić do kogoś, kogo się zupełnie nie zna i tak no, spokojnie sobie pogadać, to spoko. Ale mówić, że nie wiem, mają jakieś problemy, albo że mają się gdzieś zgłosić, w dowolnej sprawie, nawet pozytywnej, nie jest okej, bo to, nie wiem, na przykład pojadą tam, mówi się często pieniądz, nie? Ale też znam lepsze sposoby na spędzenie popołudnia niż jechanie gdzieś, bo albo rzekomo wygrałem jakąś nagrodę, albo muszę się zgłosić, bo jakieś sprawy wyjaśnić, bo źle złożyłem dokument, a się okazuje, że wcale takiej sytuacji nie było. No to takie pewniarskie żarty. Tak, pomyśl, co by było, gdybyś dostała jakiś bardzo pilny telefon, nie wiem, nie daj Boże, nie? Że coś się stało Marysi, ty byś pojechała na złamanie karku, no jak każda matka, nie? Jakby się okazało, haha, ktoś sobie zrobił żart. To jest po prostu bardzo niefajne zachowanie, nie? A ty pisałeś, bo ty jesteś Marsil, tak? Zgadza się. A ty coś pisałeś chyba kiedyś, że jesteś psychologiem. Jestem po resocjalizacji, więc jak najbardziej. W zasadzie bardzo jest to połączone z pedagogiką, w moim wypadku przynajmniej, ale jak najbardziej mamy też zajęcia z psychologii. W zasadzie mieliśmy. Ale no, coś pisałeś, nie kończyłeś psychologii. Nie, ale... Nie jesteś magistrem psychologii, tylko resocjalizacji. Nie, magistrem nie, ja licencjat mam z RESO, w sensie resocjalizacji. Czyli
de facto nie jesteś psychologiem. Mam uprawnienia do działania w placówkach penitencjarnych jako resocjalizator, co oznacza, że jak najbardziej moja praca zawodowa, a przynajmniej wykształcenie w kierunku zawodowym, jest związane z psychologią. Rozumiem, jakby tutaj są elementy psychologii. Tak. Ja to rozumiem, bo ja na przykład to się na terapii. Ale jako psycholog nie zostaniesz nigdzie zatrudniony. Mógłbym, na przykład w jako szkołach. Jako psycholog? Tak, jak w szkołach na przykład. Jako psycholog? Może jako pedagog? Jako psycholog w szkołach? Też. Wystarczy zrobić sobie dodatkowo kursik. A ty jesteś mulba. A ja mam pytanie do Bulby. A jak ty masz na imię? A wolałabym nie mówić. No ale przecież imię to jest... powtarzają się imiona. Nie, czasami w klasie są trzy Małgosie. Nie, mam takie dosyć, wiesz, oryginalne imię. Zresztą po to są niki, żeby nimi się posługiwać. No bo właśnie nie wiem, jak się mam do siebie zwracać, bo Bulba tak trochę głupia, ale dobrze, nie, no to... No, głupsze jeszcze. A ty jesteś, ty masz jakiś związek z psychologią, bo tak się wypowiadasz na różne tematy, masz jakieś wykształcenie psychologiczne? Nie, nie mam żadnego. Ja, wiesz, trochę psychologii znałam poprzez to, że 4 lata chodziłam na psychoterapię indywidualną i potem przez rok na grupową. No i moja siostra jest psychologiem klinicznym, więc też często, no, dużo się od niej bardzo. A bo widzę, że się nie obraziłaś, że cię zbanowałam. Nie, no pewnie, że nie. Bo chodzi o to, że po prostu... wiesz, właśnie nie chcę być oceniana i żeby tam ktoś też oceniał mój związek z Markiem i tak dalej, no nie, i wywierał... Jak sobie tego nie życzysz, to oczywiście. I nie chciałam, żeby ktoś mi właśnie mówił, co mam robić. Dlatego w ogóle nie wchodziłam od... nie wiem, czy to było wtedy, jak cię zbanowałam. Przez 2 tygodnie nie wchodziłam w ogóle przez tą całą sytuację na kanał głosowy. Bo wtedy... Tam kilkanaście osób mnie przekonywało, że powinnam przestać się interesować Markiem, spotykać z nim. I, no i po prostu, i to już się nie pierwszy raz zdarzyło, bo wcześniej też były takie sytuacje. I zawsze po takich rozmowach dochodzę do takiego wniosku, żeby właśnie się przestać z nim spotykać, no nie? Ale potem mi to przechodzi i sobie myślę, że dlaczego ludzie mają mi mówić, co mam robić, skoro to jest moje życie, no nie? No i dlatego właśnie się, no, nie wchodziłam na ten kanał przez to. Jeżeli sobie bardzo słuszna myśl. Jeżeli sobie tego nie życzysz, nie będę o tym mówić, ale naprawdę czasami warto posłuchać ludzi, bo wiesz, tak bywa, jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś osłem, no to możesz pomyśleć sobie wariat jakiś. Druga osoba ci powie osłem, no to jakiś kolejny wariat. Jeżeli 3 osoby ci mówią, że jesteś osłem, idź do lustra i zobacz, czy ci ośle uszy nie wyrosły. A czy to też jest taka kwestia, że dobrze jest znać jakąś świeżą perspektywę na daną sprawę? Nowe spojrzenie, niekoniecznie można słuchać, niekoniecznie trzeba słuchać, w ogóle nie trzeba słuchać, ale warto poznać po prostu jakąś trzecią perspektywę, bo ktoś zawsze może powiedzieć coś nowego, jakąś nową obserwację. To znaczy, bo to polega na tym, że jak ja tutaj rozmawiałam o Marku, no to kilkanaście osób, rozstań się z nim, bo jest taki, 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 nie spotykaj się, on jest toksyczny, to, rozstań się, nie, on cię źle traktuje, on cię poniża, nie masz honoru, nie masz dumy, no i cały czas coś takiego. I wtedy ja sobie myślałam, no tak, faktycznie trzeba to zakończyć, no nie? A
ale na tym serwerze Marka jest zupełnie o 180 stopni inaczej, bo jemu z kolei mówią, rozstań się z nią, nie interesuj się nią, ona nie zasługuje na twoje zainteresowanie, ona cię źle traktuje, ona cię poniża, ona, ty jesteś jej tylko potrzebny do wyświetleń, ona cię krzywdzi, to jest świnia, to jest brudas, nie spotykaj się z nią. No i potem z powrotem wraca się tu i znowu nie spotykaj się z nim, to jest alkoholik, on nie ma zębów, on cię źle traktuje, to nie jest facet swojego środowiska, kopnij go w dupę, nie słuchaj go, nie spotykaj się z nim i tak w kółko. I no i chodzi o to, że, bo to nawiązuje do tego, tak, jak jedna osoba ci powie, że jesteś osłem, no to nie, oczywiście nieważne, druga, trzecia, czwarta, a potem to już jest prawda. No to jak to jest możliwe, że tutaj 20 osób mi robi pranie mózgu, żebym się z nim nie spotykała, bo jestem beznadziejna, a na drugim serwerze. Ela, to nie. A na drugim serwerze 20 osób mówi coś kompletnie odwrotnego, czyli ja jestem obwiniana, nie? Ale morał jest taki, żebyśmy się nie spotykali, nie? No ale dobra, nie chcę tego przedyskutowywać. No, chodzi o to, że o ile Marek może sobie dawać sobą manipulować i może chce, żeby ludzie decydowali, z kim się spotyka, z kim sypia, z kim współpracuje, z kim rozmawia, to ja nie chcę, żeby ktoś to narzucał. No? Bo ja sobie to wszystko już przemyślałam 100 razy sama. Ela, ja chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest manipulacja z naszej strony. Przynajmniej z mojej strony to jest naprawdę troska o ciebie. Naprawdę, naprawdę, szczera troska. Elu, przede wszystkim, we wszystkim powinnaś zachować swój własny zdrowy rozsądek i to ty powinnaś przemyśleć, czy jest ci dobrze. Bo jeśli jest ci dobrze, to jest to twoje życie. Także pamiętaj i przede wszystkim myśl o sobie. No, mi się wydaje, że jeżeli ja się fajnie czuję w towarzystwie Marka, chcę się z nim spotykać, rozmawiać, współpracować, chcę, żeby do mnie przyjechał. To jest moja sprawa i dlaczego ktoś ma mi coś innego? Oczywiście, to jest twoja sprawa. Dopóki nikogo nie krzywdzisz. A w ogóle chciałem nawiązać jeszcze do poprzedniego tematu. Przepraszam bardzo, jestem po 12 godzinach pracy fizycznej, mój mózg nie funkcjonuje. Pedagog, co nie zmienia faktu, pedagog, co nie zmienia faktu, że po zrobieniu sobie i tak łatwiejszej drogi teraz niż na nowo zaczynanie studiów, byłbym w stanie objąć stanowisko psychologa. Ale tak myliłem się, przepraszam, jestem trochę zmęczony. Pedagog mógłby objąć stanowisko psychologa? Nie, w sensie musiałbym się doszkolić. To nie jest to samo, bo tak samo jak no właśnie mówię, że to nie jest to samo. Że tak samo jak na przykład psycholog nie jest lekarzem. Nie? No nie, no oczywiście, że nie. No, bardzo przepraszam. Psychiatrą. Tak, byłem. To znaczy, ja też tak uważam, że jak ty jesteś po resocjalizacji, no to nie jesteś psychologiem. Tak, tak. Tak jak mówiłem, 12 godzin pracy fizycznej włączone tak samo z umysłową. Przepraszam bardzo. Tak samo jak ja jestem filmoznawcą, to też nie jestem psychologiem, chociaż miałam psychologię na studiach przez nawet... Ani dziennikarzem. No akurat filmoznawca to jest krytyk filmowy, czyli dziennikarz. Ale masz gdzieś opublikowane swoje recenzje filmów? Bo no przez to... Pisze recenzje filmów. Przez dobrych parę lat po studiach publikowałam w różnych czasopismach, nawet w Dzienniku Polskim takie recenzje. Teraz już nie publikujesz. No w tej chwili akurat filmoznawczych nie, ale inne tak. A może recenzje filmów? Możesz mi podać te tytuły tych pism? W tej chwili na portalach internetowych różnych. Moje teksty są publikowane, a już do gazet nie wysyłam. W tej chwili żadną gazetą nie współpracuję. No to myślę, że tego nie można nazwać dziennikarstwem. No ale jestem dziennikarzem z wykształcenia, o to chodzi, o tym rozmawiamy. A poza tym mam w zakresie działalności gospodarczej usługi dziennikarskiej i się tym zajmuję już jako firma. Pracuję dla siebie. Ale dlaczego to masz w zakresie usług, skoro nie takich usług nie udzielasz?
No udzielam, bo piszę różne artykuły, zajmuję się interwencjami dziennikarskimi. Do internetu? No nie, nie tylko do internetu, bo na przykład zajmuję się różnymi interwencjami dziennikarskimi i też reprezentuję różne osoby poszkodowane w sądach, przygotowuję różne materiały, tylko na przykład ich nie nagłaśniam, bo na przykład często o różnych kontrowersyjnych sprawach piszę czy nagrywam. I nie chcę potem ponosić też odpowiedzialności za to, czy robię takie rzeczy na zamówienie. A czy możesz jakoś tak chociaż ogólnikowo opisać taką interwencję? Jak ty to robisz? Jak się dowiadujesz, że coś się wydarzyło, godnego zainteresowania? Jak taka interwencja wygląda? Bo właściwie to ciekawe. Ela chyba miała kiedyś film na kanale, że robiła kulisy jednego z programów w TVN-ie, coś takiego chyba było. Kuchennych rewolucji, właśnie, nagrałaś ten film w końcu? Chodzi o to, że ja bym chciała jako youtuberka bardziej iść w kierunku dziennikarstwa, no tylko, że to się wiąże z potrzebą stworzenia lepszego zaplecza montażowego, nagrywania, żeby to było jakieś tam fajne na poziomie. To się wiąże z jakimiś nakładami finansowymi, poświęcaniem czasu, żeby zdobywać jakieś materiały, wywiady i tak dalej. A ja mam ograniczone możliwości sprzętowe i finansowe i czasowe, dlatego po prostu prościej mi jest nagrywać o swoim życiu jakieś tam daily vlogi, live'y, niż gdzieś biegać po mieście i robić jakieś interwencje, no nie? Najbardziej potrzebne są umiejętności. Wiecie co, rozmawiajcie sobie chwileczkę, bo ja muszę tylko na chwilę, na 3 minuty wyjść z pokoju, dobra? Zaraz wrócę do was. Dobrze? Mhm. Rozmawiajcie sobie chwilę, bo po prostu muszę na chwileczkę wyjść. Nie będzie mnie jak niż 4 minutki, dobra? Za niedługo wrócę. Okej. Okay. Wszyscy Grek śmiejemy się z Basila. Śmiejcie się kurwa ze mnie, śmieć. Ha, ha. No, w ogóle nie ze mnie. Znalazłam tego recenzję. Słuchajcie. Masz recenzję? Tak, Grek, tylko kurwa, muszę trzymać ten guzik na Discordzie, żeby coś powiedzieć. Jak proszę, a ten filmik, o który mi chodziło, to były kulisy You Can Dance. Andrzeja. Tak, ale no. Wiesz, że też chciała nagrać z tego, co ale właśnie miał... widzę, nie, kulisy to był... kuchennych rewolucji? Tak, dokładnie. Ja też na to czekam. Nasza bohaterka była w kuchennych rewolucjach? Nie, ona tylko nie. Ona chciała nagrać od kuchni, jak to wygląda. To takie tam jej fantazje są. Dosłownie. Napisała tak. Był pierwszy. Szukam restauracji poszkodowanych przy realizacji programu telewizyjnego Kuchenne Rewolucje do mojego filmu. O, oh, wow. To program, który jak większość programów TVN wybiera z kontekstu sytuacji różne wydarzenia i słowa, nadaje im inny sens. Dlatego politycy i osoby związane z PiS-em nie przyjmują zaproszeń do TVN-u albo robią to niechętnie. W sensie taki reportaż o tym, że kuchenne rewolucje oszukują, to by było ciekawe. Tylko, że to już jest wychodzenie z tezą, nie? A no owszem. No i że ciężką tak. Tezą, taką, którą można egzekwować prawnie. Powiedzcie mi tylko, czy mnie słychać? Tak, słychać. Super, dzięki. Ja cię nie słyszę. Okej. Okay. Ej, weź coś powiedz, bo cię nie słyszę. Malsil, nie bądź nieprzyjemny. Dla ciebie zawsze jestem przyjemny. Wszystko wina Malsila. Wszystko jest wina Malsila. Gdyby nie Malsil, to by nie było zła na świecie, nie? Dokładnie. Tak jest. Dokładnie. Nienawidzę Cvela jak psa. Ale to bardzo dobrze, że jesteś, bo jest na kogo zrzucać. Tego właśnie nauczyłaś się z tych twoich pornosów. Najlepiej zwalić na kogoś. O, burn. O, widzę fan Darwinów, bardzo dobrze. Ano. No to o czym pogadamy? O Malsilu.
Kurwa, no. Ej, myślicie, że mam szansę? Masz u Eli? Żeby zostać administratorem, czy... Nie, żeby... Na coś więcej. No to chyba musisz się, wiesz, próbować zawsze można. Ja trzymam kciuki za ciebie bardzo mocno. Ja też, żeby nie było. Specjalnie dla was, znaczy dla was, wyjebać was, dla mojej satysfakcji i dla mojego szczęścia, no i potencjalnie Eli, jeśli się zgodzi, jak się spotkamy, to założę polski mundur. Potencjalnie dla twojego szczęścia założysz polski mundur, okej. Okay. Tak, no bo wtedy, wiesz, pokażę, że jednak mi zależy na tym kraju, a w sensie, jakie kinki. W sensie chcesz na randkę z naszą bohaterką w stroju polskiego żołnierza? W mundurze. Zapraszam sobie, to nie jest strój. Nie, no jasne, jasne. Zajebisty pomysł w ogóle. To na pierwszą randkę mundur, myślę, że może robić robotę. Kobiety uwielbiają facetów w mundurze. Masz szansę. Zwłaszcza jeżeli nie są żołnierzem, tylko noszą po prostu mundur. Dokładnie. Wiesz, mogłoby być ciężko, żebym był żołnierzem z 39 roku, nie? W sensie, wtedy miałbym to trochę więcej niż 30 lat. Ja tam mam 100. A to się wybierasz na randkę z Elą? Znaczy, ja bym kiedyś chciał spróbować. To wiesz, to nie tak, że się wybieram, nie? Ale zaprosiłeś. Spróbować później. No nie, to jest pierwszy raz jak rozmawiamy i trochę powiedzmy badam grunt. Czy jest w ogóle na co się nastawiać, czy... I jak twoje pierwsze jakieś spostrzeżenia? No, moje jak najbardziej pozytywne w stosunku do Eli. Pytanie jak w drugą stronę, nie? Już mnie postarzyła, więc mówiła, że lubi młodszych, więc nie wiem, czy to tam. No, ale biologicznie masz te 25 lat, no nie? Mimo tego, że masz stary głos. No właśnie, a umysłowo mam 7, więc się wyrównuję. Ale to ty jesteś o połowę młodszy od niej. Kurde. Ale miłość podobno nie zna granic. No, wiek to tylko liczba. Mój mąż jest ode mnie 4 lata młodszy. Też młodszego sobie wzięłam. O, widzisz? Ej, no to podobno to dla kobiet wskazane wziąć młodszego, że libido się wyrównuje. W sensie to nie szkodzi spróbować, nie? Tak. Poza tym kobieta dłużej jest młoda. W sensie, jak ma młodszego partnera, to kobieta dłużej jest młoda, czy kobieta dłużej jest młoda jako jak ma byt? Młodszego partnera. Okay. Kobieta zawsze jest młoda, a spróbuj powiedzieć, że jest inaczej. Nie, no oczywiście. Każda kobieta, podobnie jak każdy facet, jest niebywałym zjawiskiem na Ziemi. Jako połączenie atomów. Nawet. Oczywiście, Malsil. Oprócz ciebie, bo ty jesteś, wiesz. Jestem spierdoliną umysłową. Przepraszam, że mój tata spuścił się na ścianę. Musiał. Nie symuluj mojego taty. To możemy robić prywatnie. Dobra. Ja uciekam. Buziaki dla wszystkich. Dobranoc. Dobranoc. Hejka. Elo. Buziaczki. Buziaczki rymują się z kaczki. No to o czym teraz porozmawiamy? O kaczkach. Bardzo ciekawy temat. Co wiesz o kaczkach? Mogę zabłysnąć. Cholera. Mogę zabłysnąć. Penis samca kaczki wygląda jak ten spiralny Cheetos. Możecie sobie sprawdzić w Google. To prawda. To prawda, aczkolwiek nie wiem, czy w obecnym momencie swojego życia chciałbym oglądać kacze penisy. W sensie powiem ci tak, te Cheetosy są mniej smaczne. Ciekawe, czy można by usmażyć takiego penisa kaczki. Na pewno. Wszystko można usmażyć. Pytanie, czy będzie to jadalne. Kurwa, jadłam właśnie. Nie, no tak, ale nie ma chyba... Jadłaś penisa kaczki? Nie, salami jadłam, wymytuję o takich rzeczach. Kurwa, salami. Tak jak na przykład można kupić wątróbkę w sklepie albo serca w sklepie jakiegoś zwierzęcia, no to w takim razie pytanie, czy gdzieś można by dostać paczkę penisów kaczych? Paczkę raczej nie, no to jest jednak mięso, nie? Ale myślę, że gdybyś
W Chinach. Gdybyś sobie kupił kaczkę. Ale to w Chinach jest wszystko, nie? O to nawet nie pytamy. To byłby jeden penis, a zakładam, mogę się mylić oczywiście, że kaczy penis to nie jest coś bardzo dużego. Kaczka nie jest duża. O, zdziwiłeś. Kaczy penis jest duży w porównaniu z kaczką. Tak, kaczki są takie zabawowe. Oj, zdziwiłbyś się. Ciekawe, czy na przykład panie kaczki mają jakieś preferencje względem tej spirali, no bo zgaduję, że to nie jest zawsze jeden wzór tej spirali, tylko znaczy, to są różne spirale. To, panie kaczki, to jest ciekawa historia z tymi penisami kaczek, bo generalnie kaczki samiczki, żeby się bronić przed gwałtami, zrobiły im się takie spiralne pochwy, więc panowie, żeby nie pozostać dłużni, zrobili sobie w ramach ewolucji spiralne penisy. Więc jestem ciekawa, jaki będzie następny ruch pań kaczek. No, ewolucja tak nie działa. Owłosione nogi. Ewolucja działa zupełnie inaczej. Nie no, jak to? Jak to ewolucja działa zupełnie inaczej? Czy zostałem wyciszony? Nie, nie, słychać cię. Słychać cię. Ktoś nie chce na pytanie odpowiedzieć. Nie, no bo rozumiem, że koleżance chodziło o to, że ewolucyjnie, żeby nie doprowadzać do gwałtów, kaczki wytworzyły sobie, znaczy do gwałtów, no nazwijmy to, żeby nie zachodzić w ciąże jakby takie niechciane, więc przetrwały te kaczki, które właśnie jakby rozwijały tą umiejętność, zatem no ewolucyjnie gdzieś tam zostało to popchnięte do przodu. Ale koleżanko mówi, że kaczki mogą się dalej bronić? No ciekawe. No ale co, z milion lat musielibyśmy poczekać, żeby zobaczyć efekt takiej zmiany. Znaczy ja nie wiem, czy kaczki mogą się dalej bronić, czy wciąż na następny ruch po prostu pań kaczek, które wykształcą sobie kolejny jakiś mechanizm obronny. No ale w sumie to chyba tak działa, że żeby doszło do tego, nazwijmy to, kaczego stosunku, to musi być właśnie zgoda pani kaczki, więc ona prawdopodobnie pomaga panu kaczkowi wkręcić się. Zbierając to tak nie działa. No ale to, jasne, no ale załóżmy, że no, pani kaczka wyczuwa, jak to nie działa. Pani kaczka no może nie musi być zgoda. No pani kaczka może się bronić, jeżeli podejrzewa, że ten pan kaczek nie przekaże dobrego materiału genetycznego i nie jest potencjalnie dobrym, no wiesz, pulą genetyczną. No pewnie jakoś może się bronić, tylko kwestia, czy się obroni, no dlatego został wykształcony ten mechanizm obrony. Hejo. Ogólnie chodzi to o to, że w momencie, kiedy pani kaczka chce odbyć stosunek z panem kaczorem, rozluźnia mięśnie, dzięki czemu penis normalnie, że tak ujmę, wwierca się w pochwę kaczki. W ogóle, przepraszam, to jest głupia moja wizja, ale jak to mówiłeś, kolego, to wyobraziłem sobie, że pani kaczka staje tak trochę kuperem do góry i pan kaczor nachodzi na nią od góry i się wkręca. No ale tak jest, tak jest, tak jest. Co ty gadasz? No tak jest, tak jest. I tylko ogólnie właśnie dzięki temu, że natura wytworzyła takie coś u kaczek, to tylko 2% z gwałconych tych miotów, to tylko 2% w sensie 2% z rodzących się kaczek to są właśnie z gwałtów. Mimo iż kaczki są najczęściej gwałcącymi zwierzętami w świecie zwierząt. Jeszcze chyba delfiny często gwałcą, tak, nie? Są bardzo zboczone. W dodatku penis kaczora no, bardzo szybko potrafi się tak, że tak powiem, rozwinąć. I też bardzo często dochodzi do tego, że no, ogólnie kaczory tracą tego penisa, który później na nowo odrasta. Kaczorom odrastają penisy? No tak, tak jest, no. Skąd ty wow. No, czytam i oglądam różne ciekawostki. Ogólnie pochwa kaczki jest uznawana w świecie zwierząt za najdziwniejszą.
Nie, co tego słyszeć. A dziobaka? Boję się. Dziobaka? No, dziobak ma połączenie chyba dróg rodnych z tymi wydalniczymi, jeszcze z pokarmowym przewodem, no nie? Tam jest jakoś tak wszystko ze sobą złączone. Nie, nie wiem, o dziobaku nie wiem. Wiem jedynie, że ciężko dziobaka sklasyfikować, czy to ssak, czy gad, czy płas. Wszystkie cechy posiada. Znaczy posiada po jednej, dwie cechy każdego z gatunków różnych. Teraz mi w ogóle powiedziałeś, że kaczki to są reptilianie, jeżeli potrafią sobie odrodzić jakiś organ. Nie, niekoniecznie. Bardzo wiele zwierząt posiada tą umiejętność. W sensie nie gadów, no nie? No bo gady to wiemy, że tam... Czczownica. Okej, okay. macie rację. Czczownica niewątpliwie nie jest gadem. Chyba, że takim słabym gadem. Słaby gad. Ej, gdzie jest Ela? Miała być 10 albo 20 minut. Bardzo wiele płazów też posiada tę umiejętność. 10 minut temu. Stworzeń morskich też wiele. Ela pewnie usypia Maryś. A, no to w sumie nie ma się co tam, nie ma co poganiać. W każdym razie penisy kaczak. Nie, no dobra. To jest to, czego mi dzisiaj brakowało. Możemy wejść na jakiś next level. Przedyskutowaliśmy już kaczki, zatem... A co myślicie o suszonych penisach byczych jako przekąsce dla psa? Całkiem smaczne. Strasznie cuchno, ale psy je kochają. Ja swojemu psu nie kupowałam tego, bo one są tak obrzydliwie śmierdzące, że nie mogłam po prostu tego znieść. Tak, to jest największy problem. Mój pies dostaje na święta tylko i wyłącznie pod warunkiem, że je na zewnątrz podcuchną straszliwie, ale kocha je tak bardzo, że raz do roku trzeba sprawić tą przyjemność. Ja jestem kierownikiem sklepu zoologicznego, to mogę się na wiele kwestii takich wypowiedzieć, więc jak coś to słucham. Cześć, słuchajcie, tutaj Ela, mówię, że już jestem z powrotem, bo córeczka była u swojego taty na imprezie i przywiózł ją dopiero i musiałam się nią chwilę zająć. Ktoś zresztą mówił, że pewnie usypiasz ten. No, dostałam torta. A to od byłego męża. Pół torta mi dał i butelkę wina białego. Ela, ty poznałaś tą koleżankę Andrzeja? Jakie wino? Tort taki jest po prostu jakiś z kremem z truskawkami. A czemu on ci nie dał całego, żałuje ci? Nie, bo zrobił cały tort i widocznie połowę wziął dla siebie. A. No bo po co mi cały tort, bym przecież nie zjadła, nie? No co ty, w święta to byś zjadła, no teraz to trzeba celebrować. Ela? No ale dosyć duży ten tort taki, chyba jest tam z pół kilo tego tortu. A to dużo faktycznie. Ta połówka. Elu, zapoznawcze Ela, pytanie. A ja masz jakiś ulubiony tort? Tam się próbuje chyba Bulba też o coś zapytać, ale to za chwilę. Tort... Nie, ja raczej nie mam ulubionego smaku. Z alkoholem lubię torty różne. Oczywiście. A jakieś słodycze? Masz jakiś ulubiony słodycz? To też to jest alkoholem, czyli te wiśnie w czekoladzie z alkoholem, tak? A jest może jakaś szansa, że znajdzie się miejsce na jakiś ulubiony słodycz? Jakiś taki empty slot? Ale jakie miejsce? No bo, wiesz, to na przykład o ludziach czasem też można mówić jako o słodyczach, nie? Że ktoś jest słodki albo, wiesz. Malsil, naprawdę to było smooth. Tak. O co tu chodziło? Malsil podrywa w taki subtelny sposób. No, to się wiecie, nie? Chce zostać... Ja to mogę być nawet... Ja to mogie być nawet ptysiem, nie? On chce być cukiereczkiem. Nie. Nie. Ale czemu? Czy zaraz, ble? Niektórzy lubią takie słodkości. Ale to jest bardzo cukier. Ja bardzo lubię bardzo sushi. Pączuś. Słuchajcie,
Ale jak rozmawiałam na tym serwerze, ten przystanek Kozborowo dzisiaj i wcześniej jeszcze, to tam zauważyłam, że tam jest dużo osób takich, którzy mnie lubią i oni tam zostali kiedyś zbanowani, czy dołączyli do nich. Bo na przykład jak się pojawiam, to owszem, niektórzy dokuczają, ale dużo osób tak zaciekawieni chce porozmawiać i tak dalej. I w sumie można by niektóre osoby może odblokować u nas. A pamiętasz, jakie były powody, że ich zablokowałaś? Nie, no to ja ani nie wiem, które to są osoby, bo jak rozmawiam, to patrzę. To nie zawsze można zauważyć, kto mówi, prawda? Nie znam na pamięć tych wszystkich osób. No, ale zauważyłam, że tam tak naprawdę na tym serwerze Przystanek Kozborowo, nie wiem, tam jest 3000 osób, to tylko takich liderów, którzy bardzo chcą mi szkodzić, to tam, to jest może, nie wiem, 50 osób, które tam po prostu trzymają wszystkich za mordy i kierują tym serwerem, że tak powiem. A tam jest 3000 osób, prawda? I reszta to są... Dużo jest tam, przynajmniej ze 100 osób to jest takich, co mnie lubi, albo nawet więcej. Reszta to tam w ogóle jest tylko tak, nie wiadomo po co. A tych takich liderów złośliwych to jest najwyżej kilkadziesiąt osób. Nie wiem, może nawet 20, może nawet 30. I oni tym wszystkim jakby kierują, a tam jest dużo takich fajnych ludzi, którzy się, jak ja się pojawiam, to się nawet cieszą. Tylko od razu przychodzi taki żandarm i zaczyna ich stawiać do pionu, bo oni na przykład, o pani Elu, czy tam Elu, o fajnie, że jesteś, a powiedz to i tak widzę, że autentycznie się interesują, chcą, żebym coś powiedziała. I nagle przychodzi jakiś żandarm, skąd się dowiaduje, że ja na tej głosówce jestem i od razu zaczyna na nich krzyczeć. Tak, tak, właśnie w dupę. Jasne, podlizujcie się, skurwysyny, a jak wyjdzie, to będziecie ją obgadywać jak zwykle i od razu ten żandarm ich tam po prostu po kątach wysyła do kątów i po prostu, no i to jest takie smutne trochę i tam jest dużo fajnych osób i oni są wszyscy jakoś monitorowani tam, kontrolowani, trzymani za właśnie zapyski, jak to mówię. Jak za PRL-u, nie? Rozmowa kontrolowana. Ela, słuchaj, a mam istotne pytanie, bo ty... No, że tam jest dużo fajnych osób i tylko jest jakaś grupa żandarmów, która tym to wszystko kontroluje, takich bardziej... Że oni mają takie charaktery, jakieś osobowości i oni tych ludzi wszystkich manipulują, nimi sterują. To jest takie smutne. To znaczy tak, ale Ela, w sumie na twoim serwerze też jest dużo takich osób zbanowanych i w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy się ze mną zgodzisz, ale raz w miesiącu na przykład zrób sobie taki, nie wiem, czyściec, że niektóre te osoby będą odbanowane, łącznie oczywiście z Kocborowa, no bo są tam fajni ludzie z tego, co mówisz, ja tam nie wiem, bo tam nie siedzę, ale no dużo osób zasługuje tu na unbana, nie? No na przykład mój kolega został zbanowany pomimo tego, że się nie odzywał. No można by, ale teraz to jest ciężko w ogóle dojść do tego, za co ktoś był zbanowany, ale można by na przykład odblokować wszystkich. Można by z okazji świąt wielkanocnych tam porobić trochę ambanów i na serwerze Discorda, i na profilu Facebooka, i na grupie, i, no i na YouTube. Tylko, że chodzi o to, że ja nie znam tych wszystkich nazwisk osób i tak dalej, no nie, i nie wiadomo kogo odbanować. A poza tym nie da się, jakbyśmy teraz na Discordzie jest chyba z 1000 osób zbanowanych już u nas. Kilkaset osób jest, nie wiem, bardzo dużo, to jest taka lista ogromna. I w tym momencie jakbyśmy tych ludzi wszystkich na przykład odbanowali, To jest praca, ten serwer chyba mam, nie wiem, od stycznia. Jakoś zimą go założyłam. Nie, w styczniu jeszcze go nie było. Nie, no jakoś tak, styczeń, luty, nie? No to tam jest parę miesięcy banowania i teraz ci ludzie, jak się wszyscy rzucą, zostaliby odbanowani, to byśmy się nie pozbierali z tym serwerem.
Ale tam dużo pewnie też jest multikontela, bo jeśli ktoś ci chce zaszkodzić, to dla niego nie jest problem zrobić, nie wiem, na telefonie brata, siostry jakieś multikonto i wiesz, dalej wejść i ci i ubliżać, no. No wiem, ale... A od kiedy my mamy ten serwer? Nie pamiętacie? O nie, ja tu jestem od półtorej miesiąca, to mi to ciężko powiedzieć. Jakoś od jesieni. Tak, jesień 2021. Już ten serwer całkiem długo istnieje. Nie, od jesieni? Tak? Tak, jakaś jesień, ale wczesna jesień, coś w stylu sierpień, wrzesień. Ty założyłaś Discorda mniej więcej w tym momencie, kiedy zaczęły być live'y z donatami. Musiałabym zapytać Michała Świderskiego, mojego moderatora, bo to było tak, że ja weszłam na serwer Gavin Porter TV, czy Porter Gavin TV, nie pamiętam jak on się nazywał, chyba Gavin Porter TV. I to był taki serwer o mnie, wyśmiewający mnie. No i ja tam byłam miło, pół tygodnia. Jaki? Niemiłe. 18 listopada powstał, pisze ktoś na rozmowach. Tak? Aha. No może, aha, w listopadzie. No i ja byłam na tym Gavin Porter TV. I oni na początku się ucieszyli, że jestem na tym serwerze, ale to był taki serwer typu Przystanek Kozborowo, Pijania, Belweder albo Radio Cyglarska o mnie. I jak oni zobaczyli, że ja tam jestem, no to mnie w pewnym momencie wyrzucili z tego. Najpierw się cieszyli, że jestem, ale ci hejterzy nie byli zadowoleni i mnie zbanowali. I ja wtedy od razu, tam byłam dosłownie 4 dni na tym serwerze, zbanowali mnie, to wzięłam sobie telefon do ręki, leżałam sobie w łóżku, piłam kawę i myślę sobie... Słucham? I myślę sobie, wezmę i założę własny serwer, nie? I to nie było w ogóle tak... Po prostu chciałam tam wejść, no i patrzę, że mam bana, nie? Tam o 9 rano, jak córeczka poszła do szkoły. I zrobiłam sobie kawę i stwierdziłam, mam ich w dupie, to ja zakuchadam wobec tego własny serwer. I tylko weszłam normalnie z telefonu i tam pisze, załóż serwer, nie? No to kliknęłam, załóż serwer, nie? I tam potem tam ustaw te pokoje, coś tam bla, bla, bla. I dosłownie, i nagle patrzę, minęła godzina, nie? I że już się ludzie tam piszą coś w tym przedpokoju, nie? Okazało się, że już ja zrobiłam, że już serwer działa. W ciągu godziny założyłam go. I wtedy ten Michał Świderski, ten mój administrator, co jeszcze był na YouTube wtedy administratorem, to on mówi, że już działa ten mój serwer i żebym mu ustawiła, że jest moderatorem, że sama sobie nie poradzę. No i ja nie umiałam z poziomu telefonu, nie wiedziałam, jak mu tą moderację włączyć. Już tam ludzie szaleli, zaczęli dopisywać i sobie po prostu włączyłam komputer i puściłam jakiś taki na YouTube film, jak się tam role ustawia tych adminów, to wszystko. Dosyć szybko znalazłam taki filmik instruktażowy i od razu z poziomu laptopa włączyłam temu Michałowi tą moderację. No to jak o 11 powstał serwer, o 9 rano stwierdziłam, że mnie wyrzucili z tego Gavin Porter TV. Godzinę później już miałam własny serwer, no i 3 godziny później już miałam moderatora. I to mnie dziwi, jak ludzie mówią, że oni cały tydzień pracę, że tworzą serwer, nie? Jak ja zrobiłam w godzinę nasz. Z telefonu. Serwer, jak już się trochę na tym znasz, to jest kwestia rzeczywiście godzinki, może dwóch, jak ale ja się w ogóle na tym nie znałam, nic, kompletnie zero. Normalnie tylko wzięłam telefon do ręki, otworzyłam tego Discorda i tam jest pierwszy taki, co klikniesz ikonkę, to pisze stwórz własny serwer. No i ja to kliknęłam. Tak, ale konfiguracja, nie? Tego wszystkiego. Ja tam nic nie konfigurowałam, kliknęłam, dałam od razu, że przedpokój, pokój, tam coś, tam kurde, jakaś kuchnia. A za godzinę się, i ja myślałam, że ja będę to budować, no nie, zrobię jakąś grafikę, że tam się wszystko dowiem. I coś kliknęłam z własnej głupoty, nie wiem co. I to ruszyło samo z buta i ludzie się zaczęli od razu tam dołączać. No i z tego serweru Gavin Porter TV się zdenerwowali, że wywalili mnie, a ja za chwilę mam już własny serwer po godzinie, nie? To było z tym serwerem. A,
A jest może szansa, bo mówiłeś, że szukasz moderatorki. Wiadomo, nie teraz, dopiero jak nabierzemy zaufania i tego typu rzeczy, a jest szansa, żebym został twoją moderatorką? No bo mówiłeś, że szukasz moderatorki, a nie moderatora. Może płci nie zmienię, umówmy się, to byłoby bardzo drastyczny krok, ale może kiedyś, powiedz mi, czy jest takie 0,5% szans? Słuchaj, musiałabym cię poznać, dowiedzieć się, musielibyśmy pogadać przez telefon, wiesz, coś tam na twój temat. Bo ja mam w ogóle taką zasadę, że ja raczej sama wybieram współpracowników, a jak ktoś mi proponuje współpracę, to wtedy już jestem nieufna, nie? Nie, spoko, ale takie 0,5% szans, żebym został moderatorką, bo Salami kiedyś podważał, że nie miałbym szans. Musisz po prostu mi, wiesz, podaj mi na priv numer telefonu, zadzwoni do ciebie. Nie, przepraszam, ja uważnie. Porozmawiamy trochę i wtedy bym się zastanowiła, wiesz? Wiesz, nie mówię, że teraz, nie? Tylko tak kiedyś, w ciągu 10 lat, o. Malsil byłby świetną moderatorką. Popieram. Tak, bo oni się jest śmiali, że ten. Oni ale się słuchaj... śmiali ze mnie, że ten, że musiałbym zmienić płeć, nie? Na przykład. A ja powiedziałem, że... Słuchaj, słuchaj, mógłbyś być tym moderatorem. Musiałabym się zapytać Mruka i Janysa i tam ewentualnie Michała, czy kojarzą cię z jakiejś wypowiedzi i wtedy, wiesz, to by było dla ciebie najlepszą osobą. Jasne, spoko. Janys na pewno kojarzy, bo często rozmawiamy wspólnie. Tak, to prawda. Janys nawet byłem świadkiem, jak spał. I bardzo uroczo chrapał. Bo to po prostu wystarczy, wiesz, analiza właśnie tych twoich wypowiedzi, żeby podjąć taką decyzję, no nie? No spoko. Wiesz, ja nawet niekoniecznie, wiesz, ja bym się na przykład nie obraził, gdybyś powiedziała nie. Ale powiedziałeś, że jest to 0,5% szans. I to wystarczy, jak najbardziej można z tym działać. Później jak najbardziej może nie dzisiaj, bo dzisiaj będę troszkę zajęty w nocy, ale podesłać później numer telefonu i ten możemy pogadać. Nawet niekoniecznie o tej sprawie, ja bardzo chętnie pogadam na wszystkie tematy, bo lubię gadać z ludźmi. To daje mi kopa energetycznego. O, że ja tak za bardzo cię nie kojarzę z wypowiedzi, bo ja my często... pierwszy raz się słyszymy. No, ale też z tych pisemnych cię nie kojarzę, bo ja tak, no mam problem z zapamiętywaniem osób, bo nie używają swoich imion, nazwisk, awatary jakieś czasami tylko takie symboliczne i ciężko się też odnaleźć, a nie robię żadnych notatek. Więc tam nie wszystkich kojarzę, ale... Gdybyś robiła notatki, byłoby to dziwne, więc to nie jest nic dziwnego, że nie robisz notatek. Ela, ale skąd w ogóle pomysł, że moderatorka teraz, a nie moderator? Równość. No bo mam trzech mężczyzn, no i może by się przydała dziewczyna do tego, nie? No ale faceci ci nie sprawdzali teraz. Bo chodzi też o jakąś równowagę. Kobieta ma też jakieś inne podejście, może by trochę wniosła jakiegoś życia na ten serwer, wiesz? To może tajemnicze mamy rozwiązania. To może ja się wtedy zgłoszę. Przydałaby się im dziewczyna, bo tak tylko ja jestem jakby w tej moderacji kobietą, a jakby była jeszcze jedna. Przynajmniej to by miała pełni atencji, nie? Może warto zapytać swoich moderatorów. Oni tutaj widzą, kto się wypowiada, kto jest aktywny, z kim tutaj można porozmawiać miło. Mogą kogoś zasugerować. No pierwsza rzecz to rzeczywiście, żeby wam się dobrze współpracowało, nie? Bo przecież o to chodzi. No, tylko że na przykład jest problem, bo tak, Michał Świderski, ten mój moderator, który używa nazwy Lajzicka, no to on polecił Zarię kiedyś, a potem się okazało, że Zaria to jest taka bardzo zagorzała moja hejterka. Nikt nie jest nieomylny, nie? I ludzie się też zmieniają. Zyskała jego zaufanie, a potem żeśmy wybrali Monię i to też się okazało, że ona tam w tych grupach hejtujących mnie się udziela, więc po prostu... Zrób Elu okres próbny. Wiesz, możesz posłuchać sugestii, nie dawać komuś całej władzy, ale częściową chociaż i mieć oko na tą osobę przez jakiś czas. Jak ci się sprawdzi, to zostanie, jak nie, to wybierzesz kogoś innego.
Bardzo mądra rada. No wiem. Zaufać, ale kontrolować. Super. No, ale ogólnie na razie, no bo jest ten Michał, Mruk, Janys i ja. I tam ogólnie mamy mało roboty, bo nie trzeba ludzi w ogóle banować ani nic. Bo ja dosyć jestem surowa, jak wchodzę, od razu widzę, że ktoś tam dokucza, to ja od razu wyrzucam bez żadnego ostrzegania. Więc już ludzie wolą nie ryzykować, i bo nie chcą być wyrzucani, nie? No i bardzo dobrze, trzeba czasem taką twardą ręką podstąpić, zwłaszcza do takich hejterów. Ja na przykład lubię czuć nad sobą twardą rękę, nie? Ale to w sumie nie o tym jest rozmowa. Są różne upodobania, ale szanujemy. Bo ja na przykład wchodzę i tam dzień dobry, wklejam jakieś serduszka albo kwiatuszki, daję everyone dzień dobry i patrzę się wstecz, tam ostatnie 10 komentarzy, 15-20. I jak mi się jakiś nie spodoba, no to od razu wywalam. No i klasa. I ludzie wtedy, o Jezu, weszła. Queen of the gang weszła i kurde. Żeby tradycji stało się zadość, o Jezu, weszła. Z tym, że tam w głąb nie grzebię, nie? Tylko wtedy, kiedy wchodzę, to czytam, co tam było pisane, tylko po prostu na bieżąco. Tak jak wchodzę na live, nie czytam w ogóle komentarza, a potem mówię, a teraz sobie wkładam okulary i zaraz wejdę, żeby tutaj kogoś powyrzucać. No to wtedy wszyscy się powstrzymują nagle od pisania i ci, co już zdążyli coś wysłać, no to oni wylatują. No i tak to wygląda. No i takie nieplanowane dzisiaj rozmowy, bo pomyślałam sobie, że skoro weszłam na ten przystanek Kocborowo, to nie mogę mojego serweru własnego zaniedbać i że też wejdę do was. I święta jutro mamy. A nawet dzisiaj wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Właśnie, wszystkim. Wesołych świąt, pani Elu i wszyscy inni. Wesołych. Wesołych świąt. No ale to jeszcze nie święta przecież. Święta są. Szczęśliwego jajka. No to jeszcze nie święta. Święta są dopiero w niedzielę. Nie. Święta są od Wielkiego Piątku. Nie. Ale nie upinaje się od niedzieli. Od niedzieli są święta. Niedziela... A nie lepiej jest świętować. Im więcej, tym lepiej. Ale u mnie też się świętuje od piątku. Dlatego jeszcze dzisiaj jest, są sklepy otwarte i jutro też. Uważam, że im więcej balów, tym lepiej. Czemu banów? A czemu nie? Jak zwykle, wypowiedź z klasą. Ela, a mam bardzo ważne do ciebie pytanie, bo ty tak lubisz robić wyliczenia, podajesz konkretne liczby, kto ciebie lubi, kto ciebie nie lubi. Na jakiej podstawie obliczyłaś te wszystkie rzeczy? Chodzi mi tam o zasięg, że ciebie kojarzy mniej więcej 100 tysięcy osób, tyle ciebie lubi, tyle ciebie hejtuje, czy coś. Jaka jest metodologia tych obliczeń? No ja sobie to obliczam na podstawie ilości tych moich subskrypcji, oglądalności filmów, live'ów, ilości członków tych grup hejterskich o mnie. Ewentualnie mam też liczniki na stronach internetowych, gdzie wchodzą ludzie. Ale wiesz, Ela, że wiele osób... No i ja to sumuję, no nie? Wiele osób ma podwójne, potrójne, poczwórne konta. I tak naprawdę... No to ja na to, no to ja na to biorę poprawkę też. Może być kilkakrotnie mniejsza. Ale to nie ma co zwracać uwagi, bo to zazwyczaj hejterzy robią takie. A właśnie, Elu, a co z twoją stroną internetową? Bo chyba nie było żadnych update'ów, co nie na niej? Chyba tam kiedyś mówiłaś, że będziesz od nowa budować czy coś i co, masz jakieś plany na ten rok, czy raczej na ten rok sobie odpuszczasz? Nie, no właśnie chciałabym
na tej stronie, bo mam dwie domeny, dwie strony, www.elagawin.pl i www.egstudio.pl i obie opłacam. No dobrze, że mi przypomnieliście, muszę zadzwonić do tej firmy domeny i tam się dowiedzieć, bo to jakoś tak wiosną opłacam jedną i drugą w maju. Płacę po 100 zł rocznie za każdą z tych domen, a od kilku lat te strony się w ogóle nie zmieniają, no nie? I chciałabym na tym www.elagawin.pl sobie zrobić, żeby tam był mój blog, nie? Żeby sobie publikować teksty bez cenzury, bo w tej chwili publikuję na Facebooku, no to tak. Jak daję słowo seks, to zastępuję seks z czymś innym. Flirt, romans, bo się boję, że jak napiszę seks, to mi kurwa dadzą bana, nie? Dalej lepiej niż zastępować seks ręką. Jak piszę, że kochanek, nie? Szukam kochanka. No to kurwa muszę zmieniać, że szukam przyjaciela, bo oni też dadzą bana. Kiedyś dałam casting na kochanka, to mi dali bana na 30 dni na Facebooku, że zrobiłam casting na kochanka i napisałam tam 20 punktów, jaki ten kochanek powinien być. Że jak... Wiesz, ale to nie jest tylko kwestia samego Facebooka, chociaż on oczywiście też jak najbardziej cenzuruje. Ale ja podejrzewam, że to jednak była kwestia masowych zgłoszeń. Tak, bo to raczej chyba osoby trzecie, mi się wydaje. Bo Facebook może ucinać zasięgi przez te słowa, ale raczej nie banuje. To myślę, że po prostu hejterzy z różnych kontów zgłaszali. No tak, hejterzy podłych się wracają. Ale ja się odwołałam, nie? I oni mi nie przywrócili i przez 30 dni nie miałam dostępu. No Facebook tego nie robi. Ale ja ci mogę doradzić, bo ty troszeczkę ze stronami internetowymi mam coś wspólnego, to weź sobie weź tę domenę i zrób tam silnik Joomla albo WordPressa, bo one są proste w obsłudze i proste do budowania strony internetowej, takiej już profesjonalnej. Ewentualnie możesz sobie wynająć jakąś firmę i wtedy te koszty to jest jakieś 100 zł miesięcznie czasami na takich podstawach. 100-200 zł miesięcznie i oni ci publikują te teksty, które chcesz, robią oprawę i sprawdzają, aby ta strona po prostu działała. No wiem. Ale ja to mówię sama. Ale ja w ogóle myślałam o tym, bo też chciałabym na przykład sobie zrobić sklep, nie? O, super pomysł. I zacząć produkować jakieś gadżety ze sobą, czy tam, nie wiem, książkę wydać, czy cokolwiek, nie? I tam można by było sobie na tym sklepie i czytać moje teksty, i coś tam o mnie, Tutaj lepiej by było się podłączyć pod kapsel. Kiedyś był popularny i z kapselem umowa polega na tym, że jakby ty dajesz pomysł na produkty, ty dajesz grafikę na przykład na kubek, tak? I oni to produkują i się dzielicie zyskami. No nie mają dobrych produktów, nie mają wysokiej jakości, jeśli chodzi o te produkty. Ale nie, ja bym wolała sama to wszystko produkować i brać kasy. No sama sobie bym wolała tym wszystkim sterować po prostu i zarobki brać dla siebie, nie? A to jest strasznie dużo roboty. Ale moim skromnym zdaniem pani Ela naprawdę jest utalentowaną osobą i może takie coś udźwignąć na swoich barkach. A ja chciałem tylko powiedzieć, że wysłałem do Eli wiadomość na priwa. Gdyby tam miała później, gdybyś miała Elu, często polecam ten, tam też się przedstawiłem. Boże, już się wystraszyłam, że głos masz taki poważny i mówisz, ja chciałam powiedzieć, że właśnie wysłałem zawiadomienie do opieki społecznej, że pani Ela pije. Właśnie wysłałem zawiadomienie do opieki społecznej, że nie toleruje pani Ela, tego, że chce być moderatorką. O wpół do rozmawia na kanale głosowym, powiedziała, że nie zrobiła dziecku zakupów na święta, kurwa, i teraz policję i pogotowie jej trzeba wysłać. 100% straż pożarną i ORMO. Ja mam takie pytanie z ciekawości, bo zaintrygował mnie jeden temat. Jakie było 20 cech w tym castingu na kochanka? To musiałabym po prostu sięgnąć tutaj do tego tekstu. A tak z pamięci może takie jakieś najważniejsze? Na pewno była waga w takiej rozsądnej liczbie, bo pamiętam, że się nie kwalifikowałem.
Zdarza się. Czekaj, zobaczę, bo ja to mam w notatniku. Casting na kochanka. Może będzie to. Casting na kochanka. A nie będę teraz o tym mówić, tylko mogę to wrzucić na przedpokój, nie? Jest. Casting na mojego kochanka. No to wrzuć. Mogę wam przeczytać. Jeżeli można, to bardzo chętnie no, bym to zobaczył. No bo ja sobie, jak mam jakiś tekst, to ja takie jakieś słowo klucz ustawiam i potem jest tak. Casting na mojego kochanka. Szukam kochanka na długie jesienne i zimowe wieczory. Wymagania. 1. Wiek 25 do 45 lat. 2. Przystojny i wysportowany, wzrost minimum 1,70 cm. 3. Inteligentny, charyzmatyczny, z temperamentem, wykształcenie dowolne. Ale wolałabym oczywiście wyższe. 4. Osoba, która zgodzi się spełniać różne moje zachcianki w sypialni, tak często, gdy poproszę. 5. Ktoś, kto okaże mi wsparcie z internetowym hejtem, przynajmniej w zakresie porady. 6. Ktoś, kto okaże mi wsparcie w codziennych sprawach i pracy, chociaż psychiczne. 7. Osoba z Krakowa lub województwa małopolskiego, w nawiasie nieobowiązkowe, ale mile widziane. 8. Osoba najchętniej z mojej grupy zawodowej lub ktoś, kto pomoże w rozwoju mojej firmy, w nawiasie nieobowiązkowe, ale mile widziane. 9. Ktoś, kto zgodzi się na publiczne przyznanie do naszego romansu, nieobowiązkowe, ale mile widziane. 10. Osoba, która zgodzi się być obiektem moich internetowych wpisów i filmów i zgodzi się na udostępnianie swojego wizerunku. 11. Ktoś, kto weźmie udział we wspólnych zdjęciach lub filmie na mój kanał, żebym mogła się nim pochwalić. 12. Nie wykluczam dłuższego związku, a nawet zakochania się. 13. Chcę gwarancji i wyłączności w czasie trwania romansu, nie lubię dzielić się mężczyznami. I co oferuję w zamian? Gotowość w realizacji działań ze wszystkich wymienionych punktów. Propozycje proszę kierować drogą SMS, telefoniczną, Messenger lub mail i tu są podane dane. Gwarantuję dyskrecję i dotrzymanie tajemnicy korespondencji. Interesuje mnie kontakt tylko z osobami o wiarygodnych profilach w social media lub stronami www w internecie. Jeśli się sobie spodobamy, umówimy się na kawę, żeby lepiej się poznać. Casting trwa w okresie listopad 2021 do luty 2022. No i coś takiego opublikowałam na Facebooku i mi dali bana na 30 dni, skurwysyny. Elu, a jakieś zgłoszenia były, które cię zainteresowały? I takie pytanie jeszcze, czy kobiety się wliczają w ten casting? Czy może... Nie, no, o kobietach nie myślałam raczej. Aha. Ale kobiety mi się też podobają, ale nie, ogólnie to się spotykam z mężczyznami tylko. Rozumiem. Natomiast było, ba masa było odpowiedzi, dostałam kilkaset odpowiedzi i w ogóle do dzisiejszego dnia tego nie przeczytałam wszystkiego. Nie, ale właśnie pytanie, czy w tych kilkuset odpowiedziach był ktoś, kto tak bardziej zwrócił jakby twoją uwagę na siebie? No nie, po prostu przyszło tak strasznie dużo odpowiedzi wszystkimi drogami możliwymi, że ja tego w ogóle nie byłam w stanie sprawdzić, nie? Więc przestałam czytać w ogóle. Jak ktoś pisał w tej sprawie, to nie czytałam, tylko czytałam tam w sprawie zamówień, zleceń. No bo doszłam do wniosku, że dużo było w tym hejterów i nie dało się w ogóle z nikim umówić, no. Byłoby mi prościej wsiąść do autobusu, pojeździć sobie wokół Krakowa i bym wyszła z jakimś kandydatem na kochanka na którymś z przystanków, niż jakbym miała przez miesiąc czytać te wszystkie listy. Wiesz, to właśnie przypadkowe spotkania sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ela, może jakieś jury po prostu zorganizuj, zatrudnij kogoś albo weź swoich moderatorów, no i niech oni sprawdzają te podpunkty i tam ci wyłonią zwycięstwo. Czyli mówię, zespół rekrutacyjny. Słuchajcie, mówię, że... Nie albo zrób ramkę w ciemno. O, ramkę w ciemno. Słuchajcie, ze mną się można umówić tylko w drodze takiego kontaktu w realnym życiu, bo ja na te wszystkie odpowiedzi po prostu nie jestem w stanie odpisywać. No, Marka poznałam w ten sposób, że on do mnie pisał, ale ja mu nie odpisywałam, bo mi się nie chciało. I w ogóle mnie tam nie zainteresował, to mu nie odpisywałam. No to wsiadł w pociąg i przyjechał, jak byłam na wakacjach we Władysławowie.
rozbił namiot na plaży. Romantycznie. I czekał. No, rozbił rano namiot na plaży i czekał do zachodu słońca, bo wiedział, że ja przychodzę, jak są zachody słońca tam. W to miejsce kręcić filmy. No i, i byłam. No i się tak poznaliśmy. No i potem już jak się poznaliśmy, to jak do mnie dzwonił czy pisał, to już wtedy zaczęłam odpisywać po prostu na jego wiadomości, bo już go znałam. I wtedy mi powiedział, że ma kanał na YouTube. I żebym zobaczyła, co on tam robi, nie? No ale mi się też nie chciało, nie oglądałam tego. No ale w końcu któregoś dnia mi się nudziło i weszłam. Patrzę się, a on tam robi live'y i na każdym live'ie mówi, że mnie kocha. I myślę sobie... I myślę sobie, o kurde, grubo normalnie. A mi tego nie mówił wcale, że mnie kocha, tylko tam tym wszystkim ludziom. Ale wtedy miał najwyżej 200 widzów. To było we wrześniu. No i śmiałam się z niego, że jest w ogóle okropny i że w ogóle czemu on to mówi i w ogóle mnie to nie interesowało, ale potem znowu przyszedł tam któregoś dnia, nudziło mi się i bo zasubskrybowałam jego kanał, to przyszło mi powiadomienie, że robi live'a, nie? No i akurat nie miałam co robić, no to myślę sobie, a włączę, bo pewnie znowu będzie coś o mnie mówił, no i zaczęłam go słuchać. I też mi się śmiać chciało, że jest taki śmieszny i w ogóle mi się nie podobał. A potem mi znowu przyszło powiadomienie, że robi live'a, no to znowu weszłam. I tak jeszcze weszłam ze dwa razy i się wtedy o mało, w ogóle się wtedy jeszcze nie zorientowałam, że się wciągnęłam w ten jego kanał, zaczął mi się podobać, zaczęło mnie to interesować wszystko, no i to się tak wtedy zaczęło. Ja chciałem tylko szybko się pożegnać, bo muszę lecieć. Wszystkim jeszcze raz wesołych świąt. Papatki. Do widzenia. Wesołych, dobranoc. Wesołych świąt, dobranoc. Pa, pa, pa. No ale nie leć nigdzie, tylko idź spać, słuchaj. No i wesołych świąt. Ho, ho, ho. Jak samolot, kocha. I gdyby Marek nie przyjechał tam osobiście, to by chyba z tego nic nie było. Bo ja raczej na te wiadomości nie odpisuję. No to naturalne, że potrzeba jakiegoś dowodu miłości. Uważam, że to bardzo rozsądne. Wiesz, nic nie dzieje się bez przyczyny. Ja bym bardzo chciał przyjechać, ale niestety za młody jestem. Jeszcze z 10 lat muszę poczekać przynajmniej. Ale do mnie? Oczywiście, że do pani. To ile to masz lat? 13, to ja bardziej dla Marysi. No to ale jak to 13? Mam 13 lat. I siedzisz po prostu w pół do pierwszej w nocy, jeszcze nie śpisz? No tak. Kurczę, to chyba to już bunt się zaczyna. Bezstresowe wychowywanie. Widzisz, że młody wszystko zrobi. Ale na pewno nie masz 13 lat, tylko robisz sobie hece, bo masz głos poważniejszy. Teraz ci dzieci tak na drożdżach rosną, że po prostu to już czasem nie wiadomo. Pani Elu. I jeszcze to jest po pierwsze, a po drugie sam fakt, że tak mówisz, żebyś przyjechał, to jeszcze też świadczy raczej 13-latek by tak nie mówił. Oj, szalone są te dzieci teraz, różne rzeczy robią. Teraz to a ile razy wychodzi, że 13-latek gdzieś pojechał do jakiejś kobiety? Proszę panią, to strach się bać. Głowa mała. Ale słuchajcie, ja się boję. Bo jak ja go zacznę podrywać, nie? To jutro pół internetu będzie mówić, że ja jestem pedofilką, nie? Nie, w życiu. Ja uważam, że to nie działa w taki sposób. Ela, wkręcają cię, daj spokój. Teraz każdy przeciwko każdemu Elu. No wiem, ale mówię, że jak ja bym na to zareagowała, to jutro by wszyscy mówili, 13-letniego chłopca molestowała na kanale głosowym. Nie? I tak pewnie będą mówić, jak zawsze. Hejterzy wszystko powiedzą, pani Elu, już nie ma co robić. Pani Ela by dosłownie nic nie robiła, by siedziała w domu, to by powiedzieli, że nie wiadomo, co się dzieje. Nie da się dogodzić każdemu. Elu. Ale mówcie mi na ty, dobrze? Bo jak będziecie mówić pani Elu, to będę banować. Przepraszam, ja młodsza jestem dużo, to nie chciałam dysrespektu żadnego. Ja panią bardzo szanuję, dlatego Ele. Się tak skracałam. Elu, no, a ile byś mi z głosu dała lat? A to powiedz coś jeszcze. Elu, możesz zmienić mój wiek. Masz podobny głos. Poważny głos masz też. No, niestety, no.
Ale życiowo jestem bardzo niepoważny. A ja mam z kolei taki głos trochę dziecinny, nie? Jestem bardzo ciekawa, ile mi dajesz lat, bo to jest akurat bardzo intrygujące. No ty masz głos taki młodej dziewczyny, no nie wiem, 22? A to teraz moja kolej. Ile ja mam lat? A może nawet 19? No, już bliżej. Ela, bo ja mam taki bardzo nietypowy głos jak na kobietę. Jakbyś mi powiedziała, ile ja mam lat? To też tak 20 parę. 24? Ale... No nie. Strzelaj dalej. No ale powiedz, czy więcej, czy mniej? No więcej. No ale więcej niż 30 to nie masz. Nie, no 30 nie mam. Ela, no, ty masz głos jak anioł. Zgadzam się. Tak? Myślicie, że ja mam ładny głos? Pięknie. Bardzo ładny. Uważam, że naprawdę pięknie. Bardzo przyjemny. Ja bym bardzo chciała mieć taki głos, bo tak jak mówię, ja mam bardzo nietypowy głos, a ty masz taki ładny, subtelny, kobiecy. No ja cię, Ela, słucham do snu na przykład. Takiej karierze naprawdę muzycznej. Myślę, że to naprawdę by się nadawało. Taki delikatny głos. Po prostu... Kurde, ludzie, opanujcie się już. A może mój? Gadacie takie bzdury. Tak. Ale to nie są bzdury. Dlaczego ty tak uważasz? Nie, ale serio, Ela, słuchaj. Mi się podoba jej głos, tak? Mogę się... Nabijacie się z niej. Nie. Ale nikt się nie nabija. Dlaczego ty od razu wysnuwasz teorię, że ktoś się z Eli nabija? Kariera muzyczna już. To jest katolicka. Elu? Ja mam pytanie, Elu. Ale ja tak uważam nawet, bo tak naprawdę, bo te mikrofony trochę zniekształcają. Normalnie na żywo to mam taki jeszcze fajniejszy głos o wiele. Jak na przykład gdzieś tam jakichś sobie chłopaków podrywam, to oni bardzo lecą na głos, nie? No tak, no i właśnie do tego pijemy, że dlaczego jedna osoba nam wysnuwa teorię, że my się z ciebie nabijamy. Absolutnie się z ciebie nie nabijamy. Ja na przykład jak bajeruję chłopaków, to tym głosikiem, nie? Tam mruczę. Masz fajny głos, jak mówisz. Masz taki młody głos, taki filuterny. Ale jak syrena, fabrycznych tych chłopów. Tak nie bardzo ja tutaj widzę. No. Mnie uspokaja na przykład. Elu, a czy myślałeś kiedyś o założeniu podcastu? No ja specjalnie mnie to nie pociąga, bo ja lubię wideo do tego, żeby było. Rozumiem. Czyli chciałabym głos z obrazem, nie? W pełni zrozumiałe to jest. Dlatego jak już mam nagrywać, to zawsze się staram, żeby był też obraz twarzy, że tam się gada, no nie? Tak najlepiej. Elu, podcasty też są... Coś przerwało. No ucięło cię. Oj, że u niektórych youtuberów faktycznie jest kamera i oni są nagrywani i widać ich twarze, a wersja z głosem trafia na przykład na Spotify'a i na takie platformy, więc tu też nie trzeba się ograniczać do samego dźwięku, kiedy też masz okazję używać kamery przy tym. Po prostu właśnie, to może audio ze swoich vlogów na takie portale jak Spotify, gdzie nie można tego wideo zamieścić, żeby powiększyć swoje zasięgi. Myślę, że to dobry pomysł. Taka forma podcastu, ale jednocześnie to jest tylko audio z twoich filmów. ASMR. Uspokajające. No można by, zwłaszcza, że na przykład jak ja nagrywam te daily vlogi, to ja tam głównie gadam. Jeżeli coś pokazuję, to tylko na początku i na końcu, no nie? A tak raczej w trakcie coś tam omawiam przeważnie. No, dlatego to mogłaby być też jakaś opcja. Tym bardziej, że ludzie ostatnio bardzo lubią słuchać podcastów. Na przykład ja sobie słucham ciebie, jak coś robię w domu, na przykład jakieś porządki i wtedy leci YouTube niestety, ale on zżera więcej internetu, taka jest prawda.
Ale to jest prawda, ja też się wypowiadałam, nie wiem, czy ty, Ela, pamiętasz, w ostatnich wiadomościach też się ustosunkowałaś do tych moich wiadomości, że jak wracam z pracy, a ja wracam prawie 40-50 minut, to słucham twoich live'ów na YouTubie, no na YouTubie tak naprawdę tylko, ale czy to są live'y, czy to są nagrania z twoich głosówek, no to jest super. No to pomyślę o tym, ale to by było lepiej nagrywać taki już po prostu tylko sam głos wtedy, nie? Nie, no niekoniecznie. Możesz po prostu swoje daily vlogi przełożyć na audio i wrzucić na Spotify'a na przykład, albo na jakąś konkretną aplikację z podcastami. I wtedy i będziesz miała wideo na YouTubie i będziesz miała audio na Spotify'u. Więc każdy będzie mógł słuchać w jakiej formie by to chciał. Albo z obrazem, albo bez obrazu. I najwyżej, nie wiem, wyciąć po prostu te momenty, gdzie pokazujesz coś, albo coś w tym stylu, żeby był tylko sam głos. No, no wiem. No pomyślę o tym, dziękuję, macie fajne rady. Zawsze do usług. Nasze rady najlepsze. Przepraszam, bo ja teraz nic nie mówię, im laskam, bo jem tort od byłego męża, ale... Smacznego. O, smacznego. Ale nie wiem, bo jak mi dodał tam jakąś truciznę, nie, to kurde... To będziemy świadkami. Będziemy zeznawać najwyżej. Bo on mi czasami daje coś do jedzenia, nie? To ja się boję tego jeść, nie, żeby mnie czymś tam nie zatruł. I może się chcieć mnie pozbyć, nie? Ela, tak z ciekawości, ale, miałaś... Ale wydaje mi się, że nie dałby... Tylko skończę zdanie. Wydaje mi się, że nie dałby tortu i mnie, i dziecku, bo chyba by, jakby już chciał kogoś otruć, to najwyżej mnie tylko, nie? A nie dziecko własne, może by mu nie szkodził, nie? No, oczywiście. Ale w sumie ojcowie są różni, więc ogólnie to trochę z lękiem zjadam. A to są mężczyźni właśnie, niestety, nie da się im spać. Trzeba sobie. Ale może przeżyję, jak myślicie, że mogę jeść ten tort od niego, czy lepiej nie jeść? Yes. Konkurencja. Ja myślę, że raczej na spokojnie może aż tak. To, tak się nie posunął, myślę. Ale nie wiadomo, bo jednak mężczyźni to są czasami, różne mają rzeczy w głowie. Nie no, raz się żyje. Raz się żyje, pamiętajcie. Ja mam takie pytanie, może się raz się żyje, raz się umiera. Może się przebije z tym pytaniem w końcu. To już piąty raz chyba próbuję. No. Ela, ty poznałaś tą koleżankę Andrzeja, tą nową jakąś dziewczynę jego, czy jakąś przyjaciółkę? Nie, ale ja jej nie chcę poznawać. Nie poznałam jej. Kim ona jest? Ale Marysia tam z nimi dzisiaj dzień spędziła. Moja córka. Marysia to tą kobietę? No była z Andrzejem na zakupach i tam u niego na obiedzie i ona była u niego. Elu, skoro Eli tu nie przeszkadza, to może jakieś lesbijskie kolory? Coś przerwało. Kim jest ta kobieta? Przerwało cię. Ona jest tutaj, pytano o dziewczynę mojego byłego męża, jakąś nową. Ale nie wiem o co chodzi, bo Marysia powiedziała, że oni powiedzieli, że we wrześniu planują ślub. Przecież Andrzej był gejem. No ale widocznie już nie jest, no wiesz, wszystko się zmienia. No może jest biseksualny, tego też nie. Nie, on się uleczył, już mówił o tym ostatnio. A może ta kobieta jest po prostu bardzo, bardzo bogata? A może porozmawiamy na jakieś normalne tematy, a nie o życiu prywatnym Andrzeja? Ja mam bardzo dobry temat. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że był casting na Kochanka, było 12 punktów i Ela wspomniała, że dostała bardzo dużo zgłoszeń. Elu, mam pytanie. Czy istnieje cień szansy na to, żebyśmy mogli zobaczyć jakieś z tych zgłoszeń?
bo jestem niebywale ciekawy, co ktoś pisał, zgłaszając się do ciebie na tego kochanka. A czy będzie można się jeszcze zgłosić kiedyś, czy to już raczej nie? Do 22 lutego chyba było. Może drugi sezon będzie. Jakie to byłoby świetne, jakbyś dała nam poczytać te zgłoszenia, takie możesz wybrać absurdalne, takie kurcze, jakbyśmy się cieszyli. Takie największe perły z tego, no nie? Taki koleś, który pisze na przykład, no nie wiem, wysłał jakieś swoje zdjęcie w czapce krasnala i do każdego punktu twojego napisał tak, totalnie to ja. No właśnie ta forma tych zgłoszeń jest bardzo ciekawa. Nawet mogłabyś z tego zrobić super film. To byłoby coś niesamowitego, bo tego u ciebie jeszcze nie było. No wiem, ale nie, oni przeważnie pisali tam, czy casting na kochanka jeszcze aktualny, jeżeli jesteś zainteresowana, to odpisz. No i tam przeważnie po prostu pisali mężczyźni różni, jak wchodziłam na ich profile, tam na Messengerze głównie pisali, to było bardzo mało informacji, kim jest ta osoba, no nie? Więc to po prostu od razu podejrzewałam, że to jakiś hejter, czy tam jakiś mało wiarygodny człowiek. I dlatego nie odpisywałam, no bo nie chciało mi się docierać do informacji, kto to jest, no nie? No, ale pisało dużo takich młodych też chłopaków, 20-paroletnich, 20-letnich. Czy nie są za młodzi, czy może być, nie, że on ma tam mniej niż te, bo tam podawałam, że od 24 chyba, czy od 25 lat, to się zgłaszali tacy 20-letni, 19-letni i pisali, że oni też by chcieli i czy mogą być. Ela, to może jakieś zbiorowe spotkanie na żywo, tak żebyś mogła ich zobaczyć od razu, jakieś takie no, zebranie. I mieli wiarygodne te profile i to wszystko. No, ale to było jesienią, jak kiedy to było? Jak się pokłóciłam z Markiem, to było? Jak się rozstaliśmy tak w pewnym sensie i ja to na złość mu zrobiłam, a potem się pogodziliśmy. No, a teraz nie mogę takich castingów robić, bo ja jestem z Markiem w dobrych relacjach. On by się obraził na mnie. Myślisz, żebyś się obraził? Nawet nie sugerujemy, żebyś robiła ponownie taki casting, tylko właśnie te zgłoszenia. Tak wewnętrznie uważam, że tam wśród tych zgłoszeń mogą być jakieś perły. Tak, tam było dużo fajnych listów, chociaż ja się nie wczytywałam. No, ale teraz mówię, że nie szukam, dopiero będę szukać, jak mnie Marek zostawi, to będę szukać. Z tym, że on mnie zostawia tak średnio 2 razy w miesiącu, więc ostatni raz było 2 tygodnie temu, więc przedstawiam, że po Wielkanocy mnie znowu zostawili. Ale myślmy pozytywnie i uznajmy, że może tak nie będzie tym razem. Może nie, zostawić. No on mnie tak 2 razy... To... 2 razy w miesiącu mnie zostawia, więc niedługo mnie znowu zostawi. Ale jakby się tak zdarzyło, to fajnie by było właśnie nagrać takiego spotkania z tymi przyszłymi potencjalnymi kochankami jakiś właśnie odcineczek. No, można by, ale... Naborów, wtedy by się sprawdziło, jak się właśnie sprawdzają w takim nagrywaniu filmików, no bo to jednak będzie taka nierozłączna część. Ale ludziom się też spodobał bardzo ten pomysł, jak powiedziałam, że będę losować na live'ach kochanka z tych, co się zgłoszą, którzy chcą iść ze mną do łóżka. Ja sobie ich wstępnie zakwalifikuję, tam nie wiem, 20 osób rzucę do jakiegoś słoika i będę losować, z kim będę uprawiać seks w danym tygodniu, wyciągam los, tam wychodzi jakiś jeden i ogłaszam, ten zostaje moim kochankiem przez pierwszy tydzień maja. I już by mogli przed live'em czekać przed twoim domem, żeby od razu mógł wejść z tego, którego wylosujesz. Ten, co jak razu wypadnie? Tak, i jeszcze mówiłam, że live'a będę robić przerwę, będę szła do drugiego pokoju i będę uprawiać seks wtedy w tym wybranym. No dobra, ale ten wybranek będzie czym kierowany? Ty będziesz wybierać na podstawie wyglądu, czy czego? No wiesz, tak całokształtnie. A ja już nie pamiętam, co ja tam opowiadałam, jakie bzdury, bo coś tam byłam po jakimś piwie chyba.
ale ogólnie było dużo pomysłów, no i ludziom się strasznie spodobał ten pomysł o tym losowaniu, nie? Jest niewątpliwie. No bo ty masz dobre pomysły, taki... Ela. Pikantne. Oryginalne, ale też ciekawe. Kurde, mam nadzieję, że ciekawe, czy jakaś menda nas dzisiaj nagrywa, czy nie. Na pewno. No, bo chodzi o to, że tego weszłam po prostu na ten Discord dzisiaj, no bo tak, zwabili mnie na ten przystanek Kozborowo. Muszę się przyznać, że jest sobie trochę tego wina od tego mojego męża. Może wino jest, może wino zatruł, nie? A tort był dobry? No, tort był dobry, tort już zjadłam, teraz popijam winę. Kurwa, jak jutro się nie będę odzywać na serwerze, to znaczy, że zostałam zatruta. Słuchajcie. Ale Elu, brzmisz teraz dużo szczęśliwiej, więc widzę, że chyba humor ci się już o wiele poprawił. No bo już to wino piję od pewnego czasu. A ja myślałam, że to takie towarzystwo dla ciebie dobrze wpływa. Torty zawsze wpływają na zadowolenie kobiet. I wino stanowczo. I wino też, prawda? Niewątpliwie. Wino to ojojoj. Ale tak, o kurde, to ja może będę po prostu na live'ach wpieprzać torty i popijać winem, nie? Jeżeli to poprawi ci humor, to myślę, że nic przeciwko nie można mieć. Bo wczoraj na tym live'ie to taka byłam trochę jakaś smutna, nie? A wiesz, jaką dobrą reklamę byś przy okazji zrobiła tym tortom, jakby się zachwalała? Ludzie patrzą i też chcą je jeść. Jakąś kolaborację mogłabyś z tego wyciągnąć, może jakiś sponsoring malutki od firmy, żeby dostać trochę pieniążków, robić recenzję i jednocześnie rozmawiać. I to jest biznes. Niektórzy podcasterzy tak robią, że w trakcie swoich rozmów reklamują jakieś przedmioty, które może używają w trakcie danego podcastu. Mogłabyś tak robić ze swoimi vlogami. Myślę, że to byłby świetny pomysł. To Ela wtedy by robiła w taki już mukbang, nie podcast. To znaczy wiem, że się tak robi, tylko że to trzeba mieć już jakieś tam zasięgi, żeby, ale mogłabym zacząć proponować jakimś różnym firmom, żeby mi dawali produkty, nie? Tylko że na przykład reklamować je nie wprost, bo tak naprawdę każda firma, którą ja zareklamuję, to będzie poszkodowana, bo potem się hejterzy na nich rzucą. Także ja mogę tylko... Jakby można było coś reklamować nie wprost? Tak sobie, no, że, na przykład. Że ja niby tego używam, nie? Ale nie mówię, że oni mi zapłacili za reklamę, prawda? Okej. Że ja na przykład zachwalam jakiś produkt, bo po prostu jest fajny, ale żeby się nikt nie domyślił, że oni mi płacą. Czyli miałam na myśli, może źle to ujęłam, żeby po prostu reklamować nie wprost, żeby nie informować, że to jest zamówione, no nie? Czasami na przykład na filmach są różne reklamy ukryte i to się nazywa lokowanie produktu tam w jakimś filmie czy tam w czymś, prawda? I potem tu niby jest jakieś tam logo samochodu czy czegoś, oglądasz sobie, nie zwracasz na to uwagi, a tak naprawdę ktoś zapłacił za to, żeby to logo tam było. Marka samochodu, marka papierosów, jakieś napoje konkretne, cokolwiek, nie? Odzież. I to gdzieś tam działa na... I niby tak. Przypadkiem jest jakaś rozbierana scena, a tutaj widać metkę, jakiej firmy sukienkę ma ta aktorka na przykład, czy tam i jakich prezerwatyw używają na przykład. No, czy na przykład właśnie alkohol, samochody, no takie rzeczy, tak. Chyba, żebyś pomyślała nad współpracami barterowymi. Lokowanie produktu na vlogu to by było coś bardzo ciekawego. No, tylko na razie ja nikt mi nie płaci za takie rzeczy i ja sobie sama reklamuję kogoś, jak mam ochotę, no nie? U,
ale na przykład wyobraź sobie, Elu, taka lokowanie Pepsi, na przykład, jako coś takiego, co można by robić. Gdzieś się wypowiadasz i co jakiś czas popijesz właśnie puszkę Pepsi w taki sposób, żeby pokazać tam do kamery właśnie, że jest napisane Pepsi. Byłoby to ciekawe. I to miał być taki, tak. I to miałby być taki przekaz podprogowy. Ale to jest właśnie bardzo często z tym Pepsi, ale pamiętam taki film jakiś tam, ten, Bajos tam grał, ten aktor. To jeszcze był taki, po prostu komunizm się skończył i zaczęły jakieś napoje właśnie typu Coca-Cola się pojawiać w Polsce. I był jakiś taki polski film. I kurwa, w każdej scenie Coca-Cola stała na stoliku. Albo pili tą Coca-Colę, czyli takie po prostu kompletnie nieudolne, chamskie wpychanie tej Coca-Coli dosłownie w każdą scenę. I ja stwierdziłam, Boże, ale wieśniaki. W ogóle się nie znali na reklamie, tylko tak po prostu ordynarnie tą Coca-Colę wszędzie tak filmowali w całym filmie, bo że im zapłacono za to, no nie? Bo teraz to się robi w taki sposób bardziej subtelny. Zależy, no, ale postawi warunki. A dawniej jeszcze tego nie potrafiono. Słuchajcie, no to dobrze, wiecie co? Trzeba ten, odpocząć. Ja proponuję, kończmy już rozmowę. Ja sobie za niedługo pójdę spać, bo muszę jutro iść na te zakupy jeszcze. A potem podobno o 14 tutaj w kościele koło mnie jest ostatni raz, są te pokarmy święcone, więc muszę się wybrać z córeczką i z moją mamą. No, porządki w domu to mam tak średnio porobione. A umyłaś okna? No, tam sobie poprzecierałam okna, a to jest jakieś obowiązkowe mycie akurat okien przed świętami? Nie, ale właśnie mówią właśnie, że Jezusek przychodzi i sprawdza. Ja nienawidzę myć okien. Zawsze są jakieś, nie wiem, smugi, coś tam. Nienawidzę. Nie liczy się sprzątanie, tylko spędzanie czasu z rodziną. Dokładnie tak uważam też. No bo to trzeba umyć te okna z dwóch stron, nie? Porządku. Dla mnie okna to jest największa zmora. Niektórzy używają zmiętej gazetki i wtedy nie ma smug. O, to może się przydać na przyszłość. Albo ekipy takich alpinistów. No, ale jakieś kolesi za oknem. Niech zmywają, a my będziemy patrzeć. No, ale ja przecież teraz są aparaty. Teraz są te środki takie, tam się psika, nie? Przecierasz szmatką, potem tam właśnie jakimś papierem gazetą polerujesz, no i koniec, nie? No gazetą nie próbowałam, ale moja babcia mi zawsze mówiła o sposobie, że najpierw myjesz wodą, woda to była z octem albo z płynem do mycia naczyń. I to mi się sprawdzało, ale jak chcę samym płynem do mycia szyb i poleruję to jakimś papierem tym kuchennym ręcznikiem, absolutnie u mnie nie zdziała i ja to tak nienawidzę. Ja też. Jest taka super ściereczka z Biledy, można wrócić. Ucięło cię. Mikrofon. Jest taka super ściereczka z Biledy w różnych kolorach. Wystarczy ją wypłukać w ciepłej, czystej wodzie i wytrzeć nią szyby na czysto, tym takim ostatnim, zamiast płynu po prostu samą. Znowu cię ucięło. No tylko o tej ściereczce mówiłam, że ona jest super i naprawdę działa i naprawdę nie trzeba potem już polerować tych szyb. Jak świeci słońce, to się źle myje okna. Kupujesz gazetę wyborczą w kiosku, no i zamiast przeczytać tego szmatławca, no to mniesz, polerujesz i masz czyste okna, a potem wrzucasz do kibla. No prawie to sprawdzimy. Gazetą? Jebać wyborczą. Ale wyborczą. A czy ktoś z was zatrudnia jakąś panią do sprzątania? Bo inną gazetą nie wyczyścisz okien, ani nie podeczasz. Ja zatrudniałam. No jeszcze jest nie. Zatrudniam panią do sprzątania, bo mam duże mieszkanie. Jakby miała wszystkie okna umyć, to bym chyba zawału dostała. To zamiast pani zawału dostanie. To nie dostanie pani zawału, nie, tylko pani jest w takiej świetnej formie, kurczę, że...
A to nie lepiej pana sprzątającego? Takiego z gołym torsem? A ja mam męża. A czemu nie dwóch? Ale to nikt nie każe, że wiesz, nie musi zdradzać męża. Tylko, no, przepraszam, on tak sprząta, co ja mogę na to poradzić? Ale co, a co twój mąż robi, jak ty siedzisz na tych kanałach głosowych? Wiesz co, my mamy swoje pokoje, takie gabinety, powiedzmy. Mamy duże mieszkanie, kilka pokoi. Bo oboje pracują. No wiem. No wiem, ale on nie wolałby się do ciebie przytulać, leżeć sobie, a nie niepokoi się, że ty siedzisz i rozmawiasz? Nie, spokojnie, on tam przecież jest zajęty. Na przytulanie jeszcze będzie czas. Nie no, ja właśnie pytałam o te protipy na okna, bo ja swojego faceta zaganiam do okna, ale zawsze są smugi. Szukam takiego sposobu na życie. Nowe okna. Nie, w wynajmowanym mieszkaniu to nie przejdzie. Za duży nowy budżet. Facet. W czasach komuny się zawsze szlifowało gazetą. I było to... Wstawiłaś tą szybę? Wstawiłam już, no. Uszklarza zmierzyłam sobie, uszklarza zamówiłam i sąsiad mi pomógł wstawić. A zmiotłaś tam te odłamki? Tak, pozamiatałam, poodkurzałam, ale chodzimy też w pantoflach. A jak było u lekarza w ogóle? Jak właśnie twoja rana? No było, u tego lekarza było fajnie, bo znaczy w tym sensie, że ten lekarz ogólny mi bardzo szybko bez kolejki dał skierowanie. Bałam się, że będzie problem. Bo na rejestracji powiedzieli, że nie, że będzie ciężko dostać to skierowanie do chirurga. I potem poszłam do chirurga, to się okazało na rejestrację w przychodni takiej normalnej, że z powodu epidemii bardzo dużo tych starszych ludzi, co zawsze chodzi do chirurgów i siedzi tam w tych poczekaniach, to w ogóle nie chodzą teraz, boją się tej epidemii. Także od razu jak przyszłam tam o 12 w południe, to mi dała kobieta termin, że mam przyjść za 10:15 po południu i że mnie lekarz przyjmie, było po prostu wolne miejsce. Czy nie wiem, czy chyba, że oni po prostu przyjmują w takich nagłych sytuacjach, nie wiem. No i w każdym razie poszłam tam i od razu ten lekarz zapytał się, co się dzieje. I powiedział, że mam iść do drugiego pokoju, do pielęgniarki i się położyć i on przyjdzie i zobaczy to. No i kazał jej dać mi zastrzyk znieczulający, strasznie mnie to bolało. I wziął jakiś taki, jakąś brzytwę, jakiś taki szpikulec i kurwa jeszcze jakiś widelec, jakiś nóż. Nie wiem co, i zaczął mi grzebać w tej nodze. Mogłaś nagrywać Ela do odcinka. I ja myślałam, że ja tam po prostu umrę, jak zobaczyłam te wszystkie jego narzędzia. I on się pyta, czy mnie to boli. Trochę mnie bolało, no nie, ja mówię, że mnie boli, to on mówi, że, znaczy powiedziałam, że trochę czuję, to chciał mi dać znowu ten zastrzyk drugi znieczulający. To zaczęłam krzyczeć, że nie chcę. Nie chcę, ja nie chcę znieczulenia. A on mówi, że nie, jednak dadzą mi to znieczulenie. A ja, że nie, ja nie chcę, bo to bolało strasznie mi ten zaszczyk, ten znieczulający. No więc on mi tam grzebał w tej nodze, tym szpikulcem i trochę to czułam, ale stwierdziłam, że już wolę, żeby mi grzebał, niż żeby mi dali ten zaszczyk. I on powiedział, że to szkło było centymetr już od skóry, nie? W głąb. I tam mi grzebał. I w końcu, ale powiedział, że to on nie będzie ani tego zaszywał, ani nic, no i dali mi opatrunek, no i tyle. No i po tym znieczulającym zastrzyku to w ogóle nic nie czułam. Pojechałam sobie do miasta kupić dyski. Łaziłam po mieście, zapomniałam w ogóle, to znieczulenie mi uderzyło do głowy, nie wiem, jakby to była jakaś wódka. Zapomniałam w ogóle, że mam nogę, że miałam ten zastrzyk. Łaziłam w ogóle, przeszłam chyba 5 kilometrów. Zapomniałam, że mam wrócić do domu, uczyć się z dzieckiem. Popiłam to jeszcze jakimś piwem.
wróciłam do domu w nocy i dopiero wtedy mnie zaczęła boleć ta noga. Dziecko poszło do szkoły w ogóle bez zadania, a to nie mogłam spać, bo mnie noga bolała, bo przez to, że za dużo chodziło. No i tak to było. A po tym wyczuleniu tak cię zmogło, że w ogóle straciłaś rozeznanie, gdzie jesteś i co? Tak. No, po tym znieczuleniu i wypiłam piwo. I wypiłam piwo. I kokaina tak nie działa chyba. Kurde, no nie wiem, po prostu pojechałam do miasta i to w dodatku jeszcze sobie pojechałam tramwajem, zostawiłam samochód tam przed mostem grunwaldzkim. Kurwa, i w ogóle po prostu odpłynęłam po tym znieczuleniu. Może po piwie bardziej. No, ale tylko jedno piwo piłam i w połączeniu z tym znieczuleniem kompletnie się odrealniłam i zapomniałam w ogóle, że mam wrócić do domu i w ogóle po prostu... Może takie połączenie... Ale to było znieczulenie, bo po prostu dobrze się upijać. Poszłam sobie pizzę zjeść na ulicy Szewskiej i tam siedziały trzy takie stare dziady, drinkowały z właścicielką tej pizzerni. I oni zaczęli mnie tam zaczepiać, dawali mi tą pizzę, żurek, oglądali moje zdjęcia, zaczęli puszczać moje filmy i kurde, zamiast wracać do domu, to siedziałam z nimi chyba 2 godziny w tej pizzerni. No. I tu siedziałaś po prostu w aurym w towarzystwie i leciał czas. No i ten, oni pili jakiegoś szampana, dawali mi tego szampana, ale niedobry był ten szampan, także tylko łyczka wypiłam. I kurde, a potem nagle patrzę się ciemno jest i sobie przypomniałam, że miałam wracać do domu, nie? No i tak było z tą nogą. Także następnym razem po znieczuleniu wracam prosto do domu, nie idę nigdzie do miasta, bo wróciłam dopiero po 8 godzinach. A pojechałam tylko na godzinę, nie? A to ci się zdarza często? No właśnie nie często. Pierwszy raz mi się zdarzyło. Także musieli mnie czymś naćpać. To dziady. Takie wygląda polska służba zdrowia. Dokładnie. Bo tego chirurga mnie musieli czymś naćpać po prostu. Nie, mówię serio. No, ale ten... Słuchajcie, trochę się śmieję, ale mówię serio. No mówię, jak Boga kocham. No pojechałam do miasta, a nie wróciłam przez 8 godzin. No a chciałam po godzinie wrócić. W strach do lekarza iść, nie wiadomo co teraz dają. No ale jak Boga kocham, no może na was to nie zadziała. Ale w ogóle to po prostu jakaś rzeźnia, że mi tak w tej nodze grzebał. Kurwa, już teraz nie będę w ogóle chodzić na bosaka po domu, bo jakbym miała znowu coś takiego przeżywać, ale najgorsze w tej historii to jest w ogóle to, ile tych skierowań trzeba i normalnie po prostu jeszcze jest taka kwestia, że jakby nie było tej epidemii, to bym się w ogóle nie dostała do tego chirurga, tylko bym chodziła z tym szkłem w nodze, bo dostać to skierowanie od tego lekarza ogólnego, potem tam się dostać do tego chirurga, to bym musiała chyba cały tydzień w tej przychodni, w tych kolejkach kiblować. To tylko trzeba byłoby prywatnie na taki zabieg. Do chirurga w ramach NSZ to 3 tygodnie najkrócej. No, a u mnie tam w przychodni chyba w ogóle nie ma żadnych terminów, tylko oni żądają, żeby przychodzić na 7 rano i się rejestrować w dniu przyjęcia. Nie wiem, jakieś takie były techniki, że oni utrudniają, że to dostanie się do specjalistów. Znaczy to jest akurat dość fajne, dlatego że umawiając się dzień wcześniej, oni zostawiają tak jakby listę rezerwową pacjentów, którzy zgłoszą się po prostu pierwsi, drugiego dnia. I to jest fajne, bo oni zostawiają do około 3-4 miejsc dla takich pacjentów na CITO, nie? Że jeśli coś by się wydarzyło, żeby dziecko przykładowo miało gorączkę albo faktycznie jakieś rozcięcie czy złamanie, to wtedy jest miejsce dla takiego pacjenta na NFZ, nie musi koniecznie iść na tego, na prywatnie. Bo w mojej starej przychodni też tak było, że jak dzwoniłam dzień wcześniej, to pani mówiła, że za 2 tygodnie, albo jeśli pani zadzwoni jutro o godzinie 7, to będzie dla pani miejsce. No tak, ale wtedy
w tym bieżącym dniu, żeby się tak naprawdę dostać, to jest 10 chętnych na miejsce, więc i tak się nie dostaniesz. Dlatego trzeba dzwonić jak najszybciej, zajmować linię telefoniczną od 6:30 i próbować się dobijać i liczyć na to, że będzie się pierwszym albo trzecim. No, albo przyjść osobiście, nie? Rano. Nie da się zajmować linii, bo jak próbujesz dzwonić, to już jest cały czas zajęta, bo inni dzwonią. Tak, to u mnie w przypadku było tak, że przykładowo jesteś w kolejce, nie? Jesteś tam w kolejce drugi czy tam trzeci. Więc to było dość fajne i nie wszyscy się umawiali do tego samego internisty przykładowo, tylko niektórzy tam mieli jakieś skupienie. Aha, że była taka automatyczna sekretarka, nie? Mhm. No, wiem o co chodzi. Słuchajcie, kochani, no to co, to śpimy, bo jutro trzeba się tutaj szykować ze świętami. Jeszcze ostatnia szansa, żeby jakieś zakupy dorobić. To śpijcie sobie, papa, dobranoc, dziękuję za miłą rozmowę i wszystkiego dobrego z okazji świąt. Jakby coś, to ja będę na Discordzie jutro. Elu, to smacznego jajko ci życzymy. Elu, a kiedy będziesz na głosówce? Nie, no to przez święta nie. Dopiero w przyszłym tygodniu. Bo jednak te rozmowy na tych kanałach głosowych to angażują, bo tak dzisiaj myślałam, że wejdę tylko na chwilę, a jest 2 godziny, nie? Czy tam ileś. To jednak to trochę męczy. Bo ciężko jest tak wejść i rozłączyć się. Także myślę, że tak raz na tydzień to jest zdrowo. To myślę, że po świętach, po prostu w połowie tygodnia bym zajrzała. Coś tam opowiem, co tam będzie na live'ie i... Nie chce mi się jutro wstawać, a muszę iść na te zakupy, no. To mówicie, że sklepy będą, trzeba iść na te zakupy tak na 10 rano, nie? Bo potem pozamykają wszystko, nie? 9 albo 10 najlepiej. A dlaczego pozamykają? Normalnie otwarte chyba są. Nie, nie są. Do 14 jest ustawowo maksymalnie otwarty sklep. Poważnie? No, jutro tak. No kurde. No, a mówią, że Biedronki są do 13. No, dużo sklepów jest ogólnie do 13, bo ustawa nakazuje, że maksymalnie sklepy mogą być do 14, a tak naprawdę dobra wola każdego sklepu, do której będzie, tak? Tylko, że 14.00 nie może być nikogo, żadnego pracownika na obiekcie. O, dokładnie. Czatrony lub tam jakichś osób, które tam pilnują. Ale jak to ustawowo? A od kiedy ta ustawa weszła w życie? Nie wiem od kiedy, ale no ogólnie jeżeli chodzi informacyjnie, jak dają do sklepów jakieś właśnie informacje, no to jest, że o 14 faktycznie jest tak, że nie możesz mieć żadnego klienta na sklepie, nie możesz nic kupować, maksymalnie 14 wychodzisz, no nie możesz zrobić zakupów w tym sklepie. No nie ma zlituj się, czyli po prostu trzeba jutro rano. No najlepiej, jeśli w ogóle chcesz cokolwiek kupić, bo prawda jest taka, że jeżeli jest jakikolwiek towar, to z dnia poprzedniego. Tak jak dzisiaj byłam w sklepie takiej sieciówki i pytałam o mięso, no to powiedzieli, że nie mają dostaw, tylko ten towar, który jest, no to zalega u nich na chłodni i on będzie jutro do sprzedaży. A jeśli nie ma, to nie ma. Dobra, to pójdę sobie na 10 rano, to do 12 może coś kupię, nie? Uda się. Najwyżej obskoczę rodzinę, ja w każdy dzień pójdę do kogoś, no tak. Zjemy jakiś obiad, śniadanie, kolację i wrócimy do domu. Bez zakupów też jakoś przeżyję, nie? Jeszcze połówka do domu wejść. Trzeba będzie wykombinować. Jutro wbiję do mamy, pojutrze do brata, pojutrze do jakiegoś widza, a potem już będzie lany poniedziałek i jakoś do wtorku się przeżyje, nie? Tylko w poniedziałek się zrobi zakupy na stacji benzynowej i kurde, i przeżyjemy, nie? Kabanosy będzie się jadła. Trzeba jakieś... Kiedyś lany poniedziałek? Oblał cię ktoś kiedyś wodą?
A no tak, no to ja się ten... Od 2 lat to nagrywam, że z córeczką się leję. A tak to normalnie się tutaj zawsze goniłam z jakimiś chłopakami pod domem i się laliśmy wodą. No to jasne, że tak. Wyobraźcie sobie, jak ja 2 lata temu przyjechałam do moich rodziców na ten lany poniedziałek i tak uznali, że jedziemy do kościoła. No i ja tak wyszłam pierwsza, tak staję pod tą klatką i nagle czuję takie coś zimnego i leje się po mnie. Odwracam się, 2 gówniarzy z 2 5-litrówkami stoją na mnie i mnie leją. Stanęłam tak, popatrzyłam na siebie, mówię, nie, no ja nie mam więcej ciuchów, nie? I tak, okej, okay. To kolejny znak, że nie pójdę tam. Tyle lat już tam nie poszłam, to w tamtym roku też sobie odpuściłam, nie? A słuchajcie, ja miałam wszystko mokre. Nie miałam miejsca, gdzie nie było mokre. Czym cię oblali? Wodą z cukrem. Nie wiem, że byłam mokra, czemu... jeszcze się lepiłam, nie? A bo oni ogólnie latali po osiedlu i lali po prostu wszystkich, kto się napatoczył, nie? Myśleli, że trafi na jakąś koleżankę chyba, bo tyłem stałam, no i tak sobie polali, nie? Ale mieli w butelce takiej po wodzie mineralnej, czy w czym? 5-litrowej butelce po wodzie. O kurde. Z takim sprzętem chodzili. Aha, i nie poszłaś do kościoła przez to? Tak, nawet się w sumie ucieszyłam. Tylko, że nie byłam zbyt radosna, musiałam siedzieć w domu, dopóki mi jakieś ciuchy nie wyschły, nie? Bo wszystko albo w praniu, albo mokre. I przestałaś od tej pory chodzić do kościoła? Nie, już dawno nie chodziłam do tego kościoła, ale rodzice mi namówili, uznałam, dobra, pójdę. Zobaczymy, co tam się nowego zadziało w tym kościele. I tak... Wiem tak, że i uznałam, się, że to jest znak. Tak, że to znak, że ja tam nie mogę iść po prostu. Ale no, jak co mnie ty? Dzieci zobaczyły, jak się tak już odwróciłam, jak mnie te dzieci zobaczyły, jak ja widziałam przerażenie w tych oczach, nawet nie nakrzyczałam w sumie, tylko tak spojrzałam na nich i zapytałam się, serio? I sobie wróciłam do domu. Trzeba było im po prostu przyłożyć za ten numer. Nie no, ogólnie to ten zabawa zabawą, tylko że no, tak powinien trochę rozróżniać kolegów od ludzi, nie? Chyba, że tak każdego lali, kto się po prostu napatoczy. O kurczę, ja bym się wkurzyła, ja bym chyba ich wyszarpała za uszy. Nie, nawet nie kojarzyłam z którego mogą być gówniarze, nie? Nie, mnie kiedyś tata uratował przed takim oblaniem, bo otworzył parasol. Znaczy u nas w Łowiczu nieraz i strażacy jeżdżą i z wozu leją, nie? Ale tak bardziej na obrzeżach już miasta. Ale wiecie, co można by zrobić? Tak, przygotować sobie takie butle 5-litrowe, nie? I pójść w taki lany poniedziałek w kilka miejsc do takich osób, co się ich strasznie nie lubi, nie? I wziąć i je tak po prostu oblać na chama prostą w mordę, nie? Ja kiedyś byłam wredna dla sąsiada, jak byłam mała. I jak ktoś powie, a co jest nieco, to ja wtedy, mało! Kiedyś byłam wredna dla sąsiada, jak byłam mała, to on tak lubił sobie wychodzić na balkon, zapalić fajkę i no tak mu ręce wystawały przez barierki, nie? Jak raz to przyczaiłam, to wzięłam wiadro po mopie, nalałam tam wodę i spuściłam mu tą wodę z wiadrem. Wiadro mi w ogóle wyleciało i spuściłam mu na tą rękę tą wodę z wiadrem, ale no, niestety... Nie uszło, to płazem. No ale to trzeba było mu na głowę chlupnąć, ale nie dało się, nie? Nie dało się, bo ja z drugiego piętra na parter tak nie umiałam przycelować. Byle w ręce trafiło, nie? Żeby było go peta zgasić. Ciekawe, co by Marek powiedział, jakbym mu zrobiła niespodziankę. Wsiadłabym w samochód, pojechałabym 600 kilometrów. On sobie wstaje, idzie do ogródka tam z pieskiem, nie? A tu chlas. 10 litrów wody na głowę. Czy by się ucieszył na mój widok, czy by się kurwił? To jest ciekawe. Jak myślicie? Dopóki pewnie by ciebie nie zobaczył, to by był dość zdenerwowany, a moim zdaniem jakby już się już odwrócił i zobaczył, kto go leje, to już by
to tak się bardzo uśmiecha. Ja bym powiedziała, kochani, niespodzianka! No tak chlus, nie? Tam gdzieś z boku tyłu on, kurwa! A ja kocham niespodzianka! Czemu tylko ja się śmieję z moich żartów? Ale ja się śmieję, ale wyciszony jestem, żeby nie przeszkadzać. No jak wszyscy, po prostu tak, niestety. Słuchajcie, jakbym mieszkał tu gdzieś w promieniu paru kilometrów, to bym mu zrobiła taki numer, ale 600 kilometrów to na pewno nie będę jechać. Ale myślę, że sobie tutaj wytypuję parę osób, których nie lubię i je po prostu chlasnę. Tylko trzeba będzie czekać pod domem, aż wyjdą, nie? A robicie sobie prezenty na Wielkanoc? Jasne, że tak. Zawsze sobie coś ładnego kupię. Hej, Gaut, kiedy się robi prezenty na Wielkanoc? Ja w ogóle nigdy o tym nie słyszałam. Ja zawsze, no przecież ja wszystko celebruję, co mogę. Od kiedy, kurde? Święty Mikołaj chodzi. Czego, co ty, kobieto, nie wiesz o tym? W życiu. Czy zając przynosi? A, zajączek. Tak, tak. To mnie mama oszukała, byleby tylko nie dawać prezentu. Zajączek przecież przynosi prezencik. Ale to chyba tylko dzieciom. Nie, mi zając zawsze przynosi. Dorosłym też tak są grzeczni. U mnie to tak było w domu, że jak byłam mała, to właśnie dostawałam zajączka na Wielkanoc. Znaczy tak zwanego zajączka, na jakąś tam zabawkę. Ja w tamtym roku, jak spędzałam tak święta ze swoim byłym, to wyobraźcie sobie, co odwaliłam, poszłam sobie, kupiłam prezent, powiedziałam, dałam mu ten prezent, powiedziałam, masz mi to dać i ja mam udawać zaskoczoną. Rozumiesz? No, trzeba sobie jakoś radzić, trzeba sobie robić jakieś prezenty. Prezenty umilają życie, człowiek staje się weselszy zawsze, coś dostanie. Ja zawsze pamiętam o wszystkich, żeby pojechać, przykładowo tam jakieś tam przyjaciółce zawiozę winko na święta czy coś takiego, trzeba pamiętać. Zawsze, ale poważnie na święta się dostaje, na Wielkanoc dostaje się prezenty? Poważnie? No przynajmniej u mnie zawsze tak było, że na Wielkanoc też coś tam zajączek, nie takie jednak na święta Bożego Narodzenia, ale na takie, jakieś takie drobne, upominkowe. Coś u nas zawsze takiego było, nie? A może od regionu Polski zależy też. No właśnie, może od regionu Polski. Ja jestem ze Śląska, nie wiem jak u was. Łódzki. Ja z Warszawy. Nie no, jak się na przykład spotykasz z rodziną, z którą się dawno nie widzisz, to tam coś im się kupuje wtedy, jakieś drobiazgi, nie? Jechałam na Wielkanoc tam do rodziny męża, to zawsze im kupowaliśmy różne rzeczy. Jakieś tam ciasto i tak dalej, kwiaty, jakieś te dekoracje do stołu i przy okazji jakieś inne rzeczy się kupowało. Słuchajcie, kochani, to ja proponuję, żebyśmy już szli spać, bo jest troszeczkę późno. I ja w każdym razie się wyłączam, bo ja myślę, że ja za chwileczkę sobie zasnę, jak mam iść jutro do tego sklepu. To wstanę, nastawię sobie budzik na 9 rano i pójdę na 10 na te zakupy. Brzmi jak plan. Bo normalnie to bym pospała do południa, nie chciało mi się dzisiaj iść na zakupy, no to muszę iść jutro. A masz już prezent dla Marysi? No, to jutro jej właśnie coś tam kupię jeszcze w tym sklepie, jak mi się uda. Tak, tak, dobrze, że mi uzmysłowiliście, że potrzebuję zajączka dla Marysi. Tak zwanego. Tak, Marysi coś kupię i mojej mamie. Jakieś ciasto. Dobrze, że mi powiedzieliście, to pokupuję coś.
No widzicie, były mąż mi dał zajączka, bo mi dał wino i tort. Zatruty. Słodycze, jejku. Zatruty. Właśnie mnie boli głowa i brzuch teraz po tym. Dobra, ja też uciekam, miłego. To może tam była rycyna? Jak rycyna, to nas ranie. Słuchajcie, no to chodźmy spać. Nie siedźcie na tym kanale, bo też musicie sobie jutro wstać, jest, będzie ładny dzień, nie ma co siedzieć po nocach. Także dziękuję za rozmowę, jesteście kochani, papa, dobranoc moje gangusie i inne osoby. Miłego wieczoru i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt, dużo zdrowia, radości, spokoju, dobrego humoru i żebyście sobie odpoczęli. Dobranoc, wesołych świąt. Wesołych świąt.